Dzień dobry. Kłania się Grupa Patriotyczna BNTM i pani Ewa Międkiewicz. Witam wszystkich. Dzisiaj porozmawiamy, znaczy no nie porozmawiamy, bo ja będę słuchał tego, co ma do powiedzenia pani Ewa. Pani Ewa w sprawie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jedni mówią, że to jest Jezus nas wszystkich, ale no nie musi tak być. I głównym założeniem projektu pani Ewy, gotowego projektu pani Ewy, jest reforma, a nie likwidacja ZUS-u. I ja zacząłem słuchać tego, co ma do przekazania pani Ewa i stwierdziłem, że rzeczywiście reforma ZUS-u będzie na pewno tańsza od likwidacji i powołania czegoś innego na jego miejsce. No to tyle, ja teraz biegnę sobie z drugiej strony kamerki, żeby robić przybliżenia i tak dalej, a panią prosimy o zabranie głosu. Ja jeszcze taki wstęp, który po prostu jest wejściem, no wstępem do tej reformy. Może to odczytam. Obecny... Proszę bardzo, to ja już idę tam, żeby to było... System ubezpieczeń społecznych jest mieszaniną systemu ubezpieczeń z systemem świadczeń socjalnych, tworząc konglomerat zasad w dużym stopniu odstających od rzeczywistości. Brak mechanizmów korygujących wysokości składki w zależności od intensywności korzystania ze świadczeń, na przykład jednakowa składka bez względu na częstotliwość i długość okresów absencji chorobowej lub zróżnicowany okres pobierania świadczeń emerytalnych przez niektóre grupy zawodowe, na przykład służby mundurowe, górnicy, przy takiej samej wysokości składek zbieranych w krótszym okresie czasu, jest jednym z mankamentów tego systemu. Kolejnym jest brak powszechnego uzależnienia wysokości podstawy wymiaru od uzyskiwanych dochodów. Na przykład ograniczenie podstawy dla składek na fundusz emerytalny i rentowy dla uzyskujących bardzo wysokie wynagrodzenie lub jednolita zryczałtowana podstawa dla prowadzących działalność gospodarczą osób fizycznych. Bez względu na to, jakie wysokie uzyskują dochody, czy jak często się zdarza, ponoszą straty w jakimś okresie. Również dalekie od logicznego i finansowego związku są regulacje przy zbiegu podlegania ubezpieczeniom z różnych tytułów działalności zarobkowej, np. możliwość wyboru ubezpieczenia w KRUS z najniższą wymagalną składką przez przedsiębiorcę posiadającego 2 hektary gruntów rolnych. To taki wstęp właśnie, Chodzi o wprowadzenie tak. Do tego, żeby było, że system obsługuje wszystkich, nie ma, ale nierównomiernie w stosunku do wkładu. Dokładnie. I on nie ma prawa działać prawidłowo, nie ma prawa zadawać. Dokładnie, bo jedni te pieniądze będą przepływać od jednych do drugich i tak dalej, i tak dalej. No. Tworząc oczywiście patologie, no i braki potem powstają, bo wiadomo, to jest system, który niesie ze sobą świadczenia w pewnych okolicznościach i tendencja jest taka, żeby korzystać z tych świadczeń. Zresztą trudno się na to oburzać. Trzeba je tak skonstruować, żeby nie dawały pola do nadużyć. Dokładnie. No to słuchamy. I tym się kierowałam. Więc od czego należy zacząć? Przede wszystkim zakładam, że obecny system w całości repartycyjny zastąpi system mieszany. Repartycyjnym pozostanie w zakresie ubezpieczenia chorobowego z rentowym i ubezpieczenia macierzyńskiego. Są to nowe rzeczy w stosunku do tego, co było. A może właśnie od tego zaczniemy, co było. Ja tutaj przygotowałam taką planszę, nazwałam ją Zmiana i przeliczenie struktury funduszu płac dla płacy minimalnej. I jak to wygląda w bieżącym roku, w dotychczasowym, no, dotychczasowa metoda, sposób pobierania składek. Opracowałam to dla minimalnej płacy, ponieważ w moim projekcie jest ona czynnikiem podstawowym. Mogę powiedzieć tak, że wszystkie składki, jakie w tej chwili płacimy od różnych podstaw,
bo one zależą właśnie od wysokości wynagrodzeń, czy inaczej są też są kwoty zryczałtowane dla działalności gospodarczej. No, nie chciałabym tutaj tak teraz wszystkich wymieniać, bo to chyba nie będzie najistotniejsze. Natomiast ta płaca minimalna jest takim czynnikiem, który w zasadzie każdy powinien móc, może powiem w ten sposób, że dla każdego powinien być w zasięgu możliwości uzyskanie takiego wynagrodzenia bądź dochodów, od których byłaby możliwość odprowadzania składek. Przy czym wiadomo, że po minimalnej płacy mamy do czynienia już z wyższymi wynagrodzeniami czy z wyższymi dochodami. Natomiast tutaj trzeba nawiązać do etatowości, czyli przy tym wymiarze 8 godzin pracy przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, po prostu te 2000 są właśnie tym minimalną kwotą. I tutaj przedstawiłam, jak w tej chwili wygląda pobór składek. Więc od 2000 wynagrodzenia ubezpieczenie emerytalne po 9,76% pobiera się z wynagrodzenia ubezpieczonego, czyli z tych 2000, i dodatkowo dopłaca pracodawca. To są identyczne kwoty. Z tych 2000 ubezpieczony na ubezpieczenie rentowe, tutaj od razu powiem, że z tego rentowego no, finansowane są świadczenia rentowe, właśnie renty. 30 zł, czyli ja tu się może wtrącę, bo ludzie tak? bardzo często mylą emeryturę z rentą. Tak. Emeryturę dostaje się po przekroczeniu pewnej granicy wiekowej, natomiast tak. rencistą można zostać w każdej chwili tak. w trakcie swojego życia. Dlatego to jest najważniejsze. Otóż to, w przypadku oczywiście niedyspozycji zdrowotnych tak. różnego stopnia, prawda? Bo to też niepełnosprawność. Dlatego są to dwa różne ubezpieczenia, dwa różne fundusze i dlatego one są w taki sposób, a nie inny. Tylko że większość tych opłat skierowana jest na pracodawcę. Proszę to. No, jeśli chodzi o emerytalne, porówno. Tak. Jeśli chodzi o rentowe, rzeczywiście 1,5% tylko pobiera się z wynagrodzenia, czyli z 2000, a 6,5% dopłaca pracodawca. I tutaj są kwoty przypisane do tego, to są kwoty łączne, czyli ile łącznie wynoszą te ubezpieczenia. Potem mamy do czynienia z ubezpieczeniem chorobowym, które w całości jest potrącane z wynagrodzenia ubezpieczonego, czyli on finansuje je. I wynosi to 274,20 zł. Opłaca to ubezpieczenie ubezpieczony. Przepraszam. Wynosi 49 zł, bo ja sobie źle spojrzałam. 49 zł. Wcześniej mówiła Pani o sumie wszystkich składek, czyli 274 to jest suma wszystkich składek wynikających z procentowego udziału. Płaconych przez ubezpieczonego, tak? A przez pracodawcę 325. Dokładnie tak, bo to się musi różnić, bo pracodawca jednak ponosi troszeczkę wyższe koszta. Na tym etapie już ponosi troszeczkę wyższe koszty. Czyli łącznie mamy 599,40 zł. Dochodzi jeszcze ubezpieczenie wypadkowe. I to ubezpieczenie wypadkowe opłaca wyłącznie pracodawca. Ja jeszcze tutaj wcześniej, to jest suma procentowa składek bez tego ubezpieczenia wypadkowego, więc wynosi 29,97% z 2000. Przy czym, tak jak powiedziałam, tutaj jest tak to podzielone. Te kwoty dzielą właśnie na ubezpieczonego i pracodawcę. Teraz mamy do czynienia... To jest bez ubezpieczenia. Proszę? 29 to jest bez ubezpieczenia wypadkowego. Tak,
Tak, bez, ale tutaj również pracodawca tak, tak. odprowadza, mhm. więc mimo wszystko po prostu to są kwoty bez ubezpieczenia wypadkowego, mhm. więc tutaj jest dokładnie, ubezpieczenie wypadkowe mamy tutaj. Ubezpieczenie wypadkowe mieści się w takich przedziałach od 0,64 do 3,6%. No, przeważnie to jest w granicach 1,5%. 1,8 tak... jest połową tych stawek i tak opłacają głównie między innymi osoby prowadzące samozatrudnienie, korzystające z samozatrudnienia, właśnie w takiej wysokości opłacają to ubezpieczenie wypadkowe, czyli 1,8% z 2000. To jest kwota 36 zł. Co do ubezpieczenia wypadkowego, to jest to ubezpieczenie, które w zasadzie jest dość ciekawie i dobrze, moim zdaniem, rozwiązane, przynajmniej na początkowym etapie reformy, nie przewiduje tutaj jakichś radykalnych zmian, jeśli chodzi o samą strukturę wypłat, potem świadczeń z tego ubezpieczenia, ale też temu ubezpieczeniu przypisuje taką dodatkową rolę ewidencyjną. Ponieważ właśnie ubezpieczeniem wypadkowym w moim projekcie przewiduje objęcie wszystkich wykonujących jakąkolwiek działalność zarobkową. Jakąkolwiek. To jest praca, to jest wszystkich po prostu. Dlatego, że wypadek przy pracy może dotknąć każdego. I wyłączenie, tutaj powiem od razu o umowach o dzieło, prawda? Bo one są wyłączone w ogóle z oskładkowania. Ja pomijam tam pewne sytuacje szczególne, ale naprawdę bardzo rzadkie. Można powiedzieć, że one są wyłączone z oskładkowania i w tym momencie to ubezpieczenie wypadkowe objęłoby każdą osobę, która prowadzi działalność zarobkową. Po pierwsze, mamy pewne kwestie umowy o dzieło, umowa zlecenie i tak dalej, i tak dalej. Tak, wszystkie te tak zwane śmieciówki, nie śmieciówki. Wszyscy, którzy wykonują stosunek pracy, byliby objęci ubezpieczeniem wypadkowym. Ja przewiduję tam takie jedynie odstępstwo, gdzie ktoś w ciągu jednego dnia wykonuje jakąś pracę nieprzekraczającą kwoty, która nie posługuje się kwotami, w sensie na przykład 100 zł czy 200 zł. To musi być pochodna od jakiejś wartości. No więc 10% na przykład tej minimalnej płacy, która w danym okresie, która jest podstawą w ogóle poboru składek w moim systemie, prawda? I tutaj właśnie to ubezpieczenie wypadkowe również ma służyć temu, żeby likwidować w jakimś sensie szarą strefę, bo bądźmy szczerzy, kiedy przeszlibyśmy na zreformowany system, naprawdę nie byłoby potrzeby dalszego trwania w tej trwałej, w tej szarej strefie, ponieważ zacznie to być po prostu logiczne, opłacalne, nie będzie hamulcem. Bo to tak próbowałam to, starałam się to stworzyć, żeby nie było hamulcem. No więc może tyle na temat ubezpieczenia wypadkowego, które właśnie troszeczkę zmienia swoje funkcje. I tu jeszcze podałam taką kwotę, wysokość wynagrodzenia minimalnego przed opodatkowaniem. Ja to od razu powiem, ponieważ żeby omawiać system ubezpieczeń społecznych, nie możemy też tak bardzo zahaczać o podatki. Po prostu pozostawiamy je jako konstans, czyli tak jak to w tej chwili jest, czyli stałą, niezmienną według tego systemu, jaki teraz jest. Przy omawianiu tej reformy, co nie znaczy, że ja tutaj uważam, że to jest dobry podatek, ten podatek dochodowy i system jego poboru. Nie uważam go za najlepszy, ale w tej chwili nie będziemy się na tym w ogóle koncentrować, czyli Pani Ewo, nie myśli Pani, że jest bardzo skomplikowane pobieranie podatku zdrowotnego i odliczanie go od PIT? A to o tym będzie. Właśnie, będzie. W tym momencie to jest... Tak. Natomiast tu, dla samych składek, dla samej tej części, w tym momencie po prostu
Ja tylko tłumaczę, że poprzestajemy na tej wysokości wynagrodzenia minimalnego, która jest przed opodatkowaniem, przed obciążeniem składkami na ubezpieczenie zdrowotne, czyli na służbę zdrowia, nie mylić z ubezpieczeniem właśnie chorobowym, które teraz mamy. I teraz tak, w moim projekcie przechodzimy z ubezpieczeniem emerytalnym od systemu repartycypacyjnego do systemu kapitałowego, czyli każdy po prostu składa te składki na swoim koncie w bankach. Tak jak to, ja planuję, tak jak to pan Alot nam obiecał. Ja planuję banki, które będą współwłasnością po prostu ubezpieczonych. Oczywiście będzie zarząd. Taki bank będzie miał zarząd składający się z fachowców, ale... Czyli to bardziej fundusz powierniczy niż bank. Coś, no... Bo powierzamy, no od słowa powierzać, no swoje tak, pieniążki ale będzie działał na regułach na prawie banku, bankowym. Czyli może tak. Inwestować i tak dalej, może ryzyko większe, mniejsze i tak dalej. Będzie rada nadzorcza złożona zarówno z fachowców, jak i z osób z kręgu ubezpieczonych. I dobra, skąd się będą brały pieniążki, które popłyną do tego banku? No z ubezpieczenia emerytalnego. Przy czym te pieniążki tak na dobrą sprawę będą się brały wtedy, kiedy przejdziemy przez okres przejściowy tego tak, ubezpieczenia. Tak, dokładnie, dokładnie. Okres przejściowy jest zakładany aż na 40 lat, bo tyle średnio pracuje jedno pokolenie po prostu. No to żaden problem. Mojżesz chodził ze swoim narodem 40 lat po pustyni. Ale ja od razu powiem, że ten okres przejścia od obecnego systemu do projektowanego przeze mnie będzie różny, bo on skończy się, gdy wynagrodzenie, jakie obecnie jest pobierane, zostanie zmniejszone do minimalnej płacy. Mój system przewiduje zmniejszanie. Nie wynagrodzenie, ja tutaj... Nie wynagrodzenie, tylko podstawa pobierania składek. Wynagrodzenie będzie zwiększane. Właśnie widzowie by nas... A może i nawet dobrze, bo zwróciliśmy na to taką szczególną uwagę. Właśnie tutaj chodzi o tą podstawę pobierania, bo wynagrodzenie samo w momencie... Wynagrodzenie będzie rosło, natomiast sukcesywnie będzie spadała podstawa pobierania składek. Wynagrodzenie mało tego będzie jeszcze wzrastało o właśnie zmniejszane składki, bo jak będzie malała podstawa, będą też zmniejszać się składki na ubezpieczenie emerytalne. No i będzie wynikało też z kariery, prawda, że każdy dostaje podwyżkę, jak już tam tak, zauważy. Tak, dokładnie, to wszystko będzie się składać. I tutaj jeszcze od razu takie wyjaśnienie. Ubezpieczenie rentowe, ja troszeczkę zmniejszam o 0,75% oraz zmniejszam ubezpieczenie chorobowe o 0,25% i tyle składki, czyli 20 zł dodaję do obecnego ubezpieczenia emerytalnego. Na kwotach to widać. Tutaj jest taka kwota, tu jest taka kwota. Czyli to plus to. Dlaczego? Dlatego, że te składki na ubezpieczenie emerytalne w gruncie rzeczy są jak na 40-letni okres średnio pracy, a to tylko średnio można tak powiedzieć, bo szczególnie w przypadku kobiet on rzadko bywa wypracowany te 40 lat. Czy tutaj chodzi o okresy składkowe i okresy nieskładkowe? O okresy składkowe i nieskładkowe. Przy czym zmieniając system na kapitałowy mamy już jedną podstawową rzecz. Ja tu jeszcze wrócę troszeczkę do tych banków, żeby to tak już od razu naświetlić. Te banki, bo nie będzie to jeden, to myślę, że będzie... No, tak jak na zachodzie istnieją fundusze powiernicze. Tak, jest ich kilkanaście i można sobie wybierać. Dokładnie. Nieraz wybiera pracodawca, nieraz wybiera pracownik, zależnie od tego, jak się dogadają. Prawda? Owszem. Tu te kwestie są, że tak powiem, takie troszkę mniej istotne właśnie, jeśli chodzi o wybór, ale te banki powinny zapewnić coś takiego jak kapitalizację składek. Częstszą niż raz na rok.
bo raz na rok no, jest taką regułą w bankowości przyjętą. Natomiast najlepiej by było, gdyby ta kapitalizacja była kwartalna, a nawet w okresie pierwszego roku, gdy ktoś zaczyna pracę, prawda, przez pierwszy rok nawet wskazane by było, żeby miał kapitalizację miesięczną. Ponieważ, no wiadomo, im większa jest ta baza, tym lepiej potem wzrasta kapitał. To jest logiczne, wiadomo, procent składany tutaj chodzi w rachubę. Co najmniej półroczna kapitalizacja to już jest. Tak, no bo osoba, która by nie przepracowała 12 miesięcy czy całego roku, byłaby pozbawiona tej kapitalizacji. Tak. Generalnie. No bo kapitalizuje się w ciągu roku. Tak, ale dostanie tam mniejsze. To po prostu będzie to pomniejszone w jakiś sposób. Ale i tak, mając na koncie te składki, nawet w okresie przerwy, czyli w tym okresie nieskładkowym, nawet wtedy te pieniądze po prostu generują pewien zysk, tak, prawda? Tak, to chodzi o oprocentowanie, tak zwane oprocentowanie wkładu, lokaty, czy jak dokładnie się to tam nazywa. To właśnie generują i dzięki temu nie mamy po prostu jakiejś strasznej luki, prawda? Tylko troszeczkę tutaj nadrabiamy. Więc to tak, żeby wrócić jeszcze, z tych właśnie powodów, z tych wszystkich, ponieważ ja tutaj, to co mówiliśmy już ostatnio, gdzie mówiliśmy, że ten 15 lat na dożycie w stosunku do okresu pracy, to generuje nam 37,5% składki, taka ona powinna być, ale, a my mamy w rzeczywistości 18,218. Skąd się bierze ta składka, a nie ta 19,52? Ponieważ ja przeliczam wynagrodzenie. Tak, co do zasady też z punktu widzenia prawnego, jeżeli coś ma być prywatne nasze, to powinno być pobierane w całości z naszego prywatnego wynagrodzenia. W związku z czym w tym momencie dostosowane jest, że składka na ubezpieczenie emerytalne w całości jest pobierana z naszego wynagrodzenia, ale ono równocześnie ulega przeliczeniu. Wskaźnik przeliczenia tutaj wyliczyłam no, według danych na rok bieżący, bo wiadomo, no, jeżeli by się zmieniła minimalna płaca, to ten wskaźnik też by uległ zmianie, należałoby go przeliczyć. Dlatego składka de facto zmniejsza się w wartościach procentowych, ale kwotowo zachowuje tą samą wartość, powiększoną jedynie tutaj o zrabowane z ubezpieczenia rentowego i chorobowego pieniążki. Dobrze. Pani Ewo, jedno pytanie. Na dzień dzisiejszy pracodawca ponosi ciężar składki wypadkowej dużej i połowę składki emerytalnej. Co się stanie w Pani projekcie właśnie z tym, co ponosi pracodawca? Bo on i tak te pieniądze musi pracownikowi generalnie za pracownika, że tak powiem, zapłacić. To tak jakby dał temu pracownikowi do ręki. Tylko, że to nie jest ubruttowiona wypłata. Tak, tak. Bo to jest 512 zł przy 2000 netto, to jest 512 zł różnicy. Także co się stanie z tymi pieniędzmi, które 512? Pracodawca... Tak, to około 512 zł przy 2000 netto. Ale pan chyba liczy z ubezpieczeniem zdrowotnym. Ze wszystkim liczy. No, bo tutaj w tym momencie to jest te 325 zł 20 groszy, no i możemy jeszcze brać pod uwagę 36 zł tego ubezpieczenia wypadkowego. No, ja liczę to wszystko, co stanowi różnicę pomiędzy tak zwaną płacą brutto, a kosztami pracowniczymi pracodawcy. Bo one są, te sumy są różne. 3347 zł musi zapłacić pracodawca za to, żeby pracownik dostał 2000 zł. Aha, panie Bogusławie, ja wiem, co pan bierze pod uwagę. Pan bierze pod uwagę jeszcze fundusz pracy. Tak, wszystkie, dokładnie ja wszystkie koszta. Funduszu pracy nie uwzględniam, ponieważ no, jest to troszeczkę inny tytuł i nie, że nie uwzględniam. Czyli tak, że nie uwzględniam go w całej reformie, uwzględniam owszem, ale nie w tym miejscu. Dobra. Czyli my się zajmujemy tylko emeryturą. Generalnie idziemy w kierunku tylko i wyłącznie emerytury, żeby emerytura była przeliczana. Nie, idziemy w kierunku wszystkiego, ale to są ubezpieczenia społeczne, tak?
A tam jest fundusz pracy. Tak, jest fundusz pracy, jest fundusz... Składki oczywiście są. Ja się zgodzę z Panem, że to są te wartości faktycznie, ale my w tej chwili musimy wyjść tutaj z tym. Mówimy o tym po prostu. Dokładnie. Później tam będę uwzględniała też ten. I tutaj ubezpieczenie rentowe zmieniamy na ubezpieczenie rentowe z chorobowym. Dlaczego? Rentowe z chorobowym. W ubezpieczeniu chorobowym największy udział ma ubezpieczenie macierzyńskie. Ja wynotowałam, nie tyle, że sobie wynotowałam, ale wydrukowałam. Teraz czy sobie wydrukowałam, też i wynotowałam. Zasiłki chorobowe w drugim kwartale 2016 roku. To były ostatnie dane. Takie mamy bazgroły. Ogółem 899 miliony złotych tutaj. Przepraszam, tu mamy kwoty, tu są ilości osób. Tu mamy kwoty. Więc zasiłków chorobowych wypłacono za 2 miliardy 502 miliony 568 tysięcy przecinek 9. W tym macierzyńskich 1 938 616. To czyli generalnie no, ci chorujący nie są takim obciążeniem jak macierzyństwo, tak? Tak, macierzyństwo. Ja wyrzucam to macierzyństwo do osobnego ubezpieczenia. Aha. Przy czym jest to ubezpieczenie, które opłaca też ubezpieczony i które też zwiększyło, zresztą ubezpieczenie chorobowe też było ubezpieczeniem opłacanym przez ubezpieczonego. Tak, tak. Więc tutaj się w zasadzie nie zmienia. Ubezpieczenie macierzyńskie wynosi 44 zł, chorobowe wynosiło 49, więc duża pula zostaje na te ubezpieczenia macierzyńskie, natomiast rentowe z chorobowym dla wszystkich pozostałych osób po prostu łączę. Ponieważ no, ma to swoje uzasadnienie. Ma to uzasadnienie w sensie podstawy, od której są pobierane. Bo tutaj właśnie dochodzimy do tego. Ubezpieczenie emerytalne i ubezpieczenie rentowe z chorobowym ja projektuję minimalizować do minimalnej płacy. Natomiast ubezpieczenie takie wyjaśnienie. Tak. Czyli żeby się nie opłacało chorować, będzie to spadało tak samo do tego minimum, z jakiego będą obliczane kiedyś emerytury. Tak. Również jeśli chodzi o renty, będzie po prostu każda renta, każde chorobowe będzie również wypłacane. Czyli regresja. Czyli spada, regresja. Spada do minimum. Co tutaj nami kieruje? Po pierwsze, co mną kierowało? Po pierwsze, państwo w systemie obowiązkowym, moim zdaniem, wystarczy, jeśli spełni obowiązek zapewnienia minimum po prostu socjalnego. Tak, bo minimalna płaca i tak przewiduje jej rewaloryzację, żeby ona była troszkę większa od minimum socjalnego, żeby ona stale była większa od minimum socjalnego. Więc ubezpieczenie rentowe z chorobowym de facto pozwoli na przyzwoite przeżycie. Takie, na przeżycie. Mówmy na przeżycie, nie na przyzwoite. Tak, prawda? No tak. Załóżmy, że mówimy o 2000, to 2000 podzielone przez 30 dni daje jeden dzień chorobowego. No, ale to 2000 brutto tutaj jest, to byśmy musieli mówić o wynagrodzeniu. No, ale ja mówię, jeżeli byśmy doszli tam kiedyś do... Ale żeby stwarzać jakichś złych informacji. Powiedzmy, 1800 to będzie łatwo przeliczyć, nie? 1800 zł jest to minimum, do jakiego kiedyś się tam zjedzie, jako podstawa do naliczania emerytury przyszłej. Nie, my nie zjedziemy, bo 2000 jest w tej chwili minimalnym wynagrodzeniem. Wynagrodzenie będzie rewaloryzowane, bo mamy przyrost inflacji, mamy przyrost. To w ten sposób. Na planszach będzie to wszystko. 2400, zróbmy 2400. No, 2400 podzielone przez 30 daje 80 zł miesięcznie zasiłku chorobowego. No proste.
Ale niezależne brutto, to jest to, ale brutto, tak, niezależne, to, tak, to, jest, to jest nie, ze składka, bo jeżeli ktoś zarabia, jeżeli ktoś zarabia 6 tysięcy i dostaje 80% zasiłku chorobowego, no to 6 razy 8 jest 48, dostaje prawie 5 tysięcy miesięcznie za to, że nie pracuje. Tak, a w tym momencie on by dostał tylko ten te 80 zł dziennie. 80 zł dziennie. Ale co jeszcze tutaj? Przede wszystkim państwo ma obowiązek tylko to zapewnić i każdemu jednakowo. Tu nie bójmy się tej takiej urawniłowki niepopularnej, ale każdemu. A czy humanitarne jest włączanie w to rentowego? Tak, ponieważ... Bo jeżeli komuś noga zgnije? No. Przez minimalizując te wszystkie składki, osoby uzyskują środki na to, żeby we własnym zakresie skorzystać z form ubezpieczenia czy innych form uzyskiwania dochodów. Tutaj pozostawiamy własnej inwencji te kwestie, prawda? No nie, czyli... chodzi tylko i wyłącznie o osobę, która będzie na rencie. Załóżmy, komuś obcinają nogę i jest trwale niezdolny do pracy. Tak. Znaczy, jak założy protezę, no to tam pracę może jakoś wykonywać, ale są osoby trwale niezdolne do pracy, na przykład po paraliżu. Tak. I tymi osobami trzeba się opiekować, czyli to minimum by nie starczało w ogóle na nic. Tutaj bo taka osoba sama nie przeżyje za te pieniądze. No to zwykle opiekun czy opiekunka takiej osoby... Zwykle... No ale tutaj chodzi o medykamenty, które potrzebuje na swoje... podtrzymanie życia mieć. Także no... To, wie pan, to są sytuacje specyficzne, bo jedni tak, inni tak, prawda? Tu to ubezpieczenie rentowe dotyczy też osób, które mogą i dodatkowo sobie zarabiać i mówimy o tych najtrudniejszych przypadkach. Reguła ja przewiduję taką, natomiast odrębnymi świadczeniami będzie można wspomagać właśnie osoby, które są w takiej sytuacji, że wymagają. Mamy też w tej chwili dla osób na przykład powyżej 75 roku życia jest dodatek pielęgnacyjny. I tym będziemy, że tak powiem, wspomagać. No to to są rzeczy, nawet w tej rozumiem, chwili te rzeczy są do dołączenia do tego systemu. Finansowane z budżetu już państwa po prostu. Tak, normalnie z naszych podatków po prostu. Ponieważ ten system ma dotyczyć średniej sytuacji, przeciętnej sytuacji. I on reguluje po prostu sytuacje takie, które, że tak powiem, no, wymagają tylko zaspokojenia właśnie tego minimum. Natomiast to, co powiedziałam wcześniej, zmiana jest przewidziana na 40 lat, czyli ubezpieczenie rentowe i chorobowe, podstawa będzie malała nie przez 40, ale przez 20 lat. Czyli jak ktoś zarabia, ja tam mam zresztą te plansze i to no, będą także, chyba że od razu skorzystamy. Nie, to niech pani tylko po prostu tutaj prowadzi. Właśnie, czyli jeżeli ktoś zarabia na przykład około średniej 4100, to on będzie miał zmniejszane to ubezpieczenie o no powiedzmy 40 zł, powiedzmy, prawda? Co roku, czyli podstawa w następnym roku będzie o nawet o 100 zł, żeby nam się tak łatwo mówiło. Niech będzie, że o 100 zł będzie niższa, czyli już nie będzie wynosiła 4, tylko 3900. Ciągle świadczenia będą płacone z 12 miesięcy poprzedzających. Tak, 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 tak. Więc ta osoba w jakiś drastyczny sposób nie ucierpi. A w chwili, gdy z tych 4000 podstawa powiedzmy po tych 15 latach na przykład, bo prawda, zawsze musimy pamiętać, że, że ta minimalna płaca będzie jednak rewaloryzowana. Więc powiedzmy, że po 15 latach z tych 4000 ta podstawa dojdzie na przykład do tam 2500 czy może nawet coś więcej, to ta osoba już otrzyma tyle więcej wynagrodzenia z samych składek. Bo panie Bogusławie, to jest tak, że my tutaj płacimy składki i te składki my otrzymamy te różnice. Więc my je będziemy mogli albo wykorzystać. Tak, bo będziemy płacić mniejsze składki, a będziemy więcej zarabiać, bo to będzie rewaloryzowane. Czyli tak jak korzyść występuje podwójna w tym momencie. I co?
Te składki, które otrzymamy, tą różnicę, my możemy oczywiście od razu gdzie indziej zainwestować w jakieś coś. No, sekundę, w jakieś formy ubezpieczenia. To jest oddawanie też człowiekowi swojego losu w jego własne ręce. Ale też ktoś może na przykład mieć jakieś inne jeszcze, czy na tyle wysokie wynagrodzenia, że na przykład zainwestuje powiedzmy w jakiś lokal, który jest wynajmowany na działalność. Bank ziemski. Czy zakopie. Po prostu zostawiamy to inwencji. Kto nie chce się bawić finansami, po prostu zaniesie do pierwszego, lepszego towarzystwa ubezpieczeniowego, które mu zapewni. O ile zaniesie. Ale powiem też, że to ubezpieczenie rentowe z chorobowym może też mieć związek z ubezpieczeniem właśnie zdrowotnym obecnie, czyli z finansowaniem też służby zdrowia. I może powodować, że w sumie połączone jakieś składki powstaną działalności gospodarcze, ubezpieczyciele powstaną, którzy obejmą i jakimś świadczeniem w przypadku renty, w przypadku chorobowego, ale również na przykład będą finansowały jakieś zabiegi, bo różne mogą wtedy pojawić się. Fundusze powiernicze na zachodzie mają to do siebie, że jak się należy do jakiegoś funduszu, to ten fundusz mówi: finansujemy ci to, ale tego już nie. Musisz sobie nazbierać, ogłosić zbiórkę publiczną i tak dalej. Ja tutaj od razu powiem taką jedną rzecz. Wiadomo, że u nas ubezpieczyciele, wszystkie towarzystwa ubezpieczeń, wszystkie to źle powiedziane, ale towarzystwa ubezpieczeń na życie, co to tak ogólnie, są nie najciekawiej postrzegane, nie najlepiej są postrzegane. No bo my z tego nic nie mamy, panie Ewo. Tak. Całe życie płacimy po to tylko, żeby dostał ktoś obcy. Ale nie, ja mówię o prywatnych towarzystwach. Ale każde jedno towarzystwo, ubezpieczając mnie na życie. Tak. Prawda? W przypadku, kiedy ja bezwypadkowo sobie dożywam swoich dni, oddam ducha i te pieniądze dostaje obca osoba w sumie, którą kiedyś wziąłem za żonę. Dokładnie. Ja z tego nic nie mam. Na zachodzie jest to troszeczkę inaczej. Dostaje się część tego kapitału. To jest, u nas też są już takie, gdzie dostaje się część kapitału. To muszę przyznać, że ja z takimi się już spotkałam, ale mimo wszystko proporcja pobieranych składek do wartości wszelkich profitu z tego tytułu jest bardzo niekorzystna, niewspółmierna. I dlatego, panie Bogusławie, ja jestem przeciwniczką likwidacji ZUS-u, ZUS-u, KRUS-u. Ja jestem zwolenniczką ich zreformowania, ale nie likwidacji. Bo dokąd będzie istniała taka instytucja nadzorowana przez państwo, przez system państwowy, która będzie de facto instytucją non-profit, prawda? I która przy dobrym właśnie rozwiązaniach zapewni względnie przyzwoite świadczenia każdemu, ten ktoś nie będzie musiał iść i zgodzić się na każdą ofertę. A gdybyśmy zlikwidowali ZUS, gdybyśmy zlikwidowali KRUS, to będziemy mieć taką sytuację, że przyjdą, pojawią się towarzystwa. Ja już nie mówię, że będą to głównie zagranicznie, bo w tej chwili nie ma polskiego kapitału, więc i ktoś musi po prostu, a tu będzie w mniejszym czy większym zakresie te towarzystwa mogą dojść do zmów cenowych i po prostu będziemy dwa razy więcej płacić niż tutaj, otrzymując naprawdę marne świadczenia. Dobrze, ja tutaj do kamerki, znaczy nie powiem tego do kamerki, bo stoję poza kamerką, ale myśmy na własnej skórze, co prawda ja nie, bo ja się nie zapisałem do OFE, ale myśmy to przeszli już na własnej skórze, że ZUS pobiera od obsługi mojego kapitału, obsługi mnie, przykładowo 10 zł, a OFE pobierały 10% składek. Także to jest ten bandytyzm i chory system. Dlatego wszyscy, którzy nawoływali do tego, żeby OFE budować, rozbudowywać, są po prostu nie. To jest po prostu rzecz, o którą walczę zawsze. Instytucja państwowa na poziomie minimum zagwarantowania środków na przeżycie. Dokładnie.
Takie dokładnie przeżycie, tak, nie na zasadzie, że to jest już ubóstwo, tylko przeżycie. Czyli tak, żeby na dzień dzisiejszy, ktoś, kto zarabia, przechodzi w pani systemie, na dzień tak dzisiejszy na emeryturę, zarabiał wczoraj 12 tysięcy złotych, jutro na emeryturze dostaje 2 tysiące złotych. No, po 40 latach. Tak, po 40, oczywiście, ale tak mówię, w końcu tak się to skończy. Tak. Człowiek zarabia 12 tysięcy tak złotych, ale przechodząc na emeryturę dostanie 2 tysiące. I jego interesem było zapewnić sobie dodatkowe tak jakieś finansowanie swojej emerytury. Tak, tylko że różnica, zarabiał 10 tysięcy złotych, to ja tam mam wyliczone, ile tam jest jedna plansza, gdzie dokładnie będzie wyliczone, ile on tych składek odprowadzał, a ile będzie musiał odprowadzać. I on zaoszczędzi tam, naprawdę to są tysiące rocznie, już na tak, pewnych tak, etapach tak, tak, i on spokojnie, wie pan, to można czyli sobie tak naprawdę pomyśleć. Jak przechula te pieniądze, jak przechula, to będzie musiał przeżyć za 2000 zł. Tak. A jak część z tych pieniędzy, które mu zostają, zainwestuje w jakiś fundusz powierniczy albo w cokolwiek innego, nawet lokatę bankową, to wtedy będzie miał właśnie mieszkanie, to będzie miał kupić czy kamienicy na wynajem. On może różne formy. Co my możemy teraz mówić o tym, co w przyszłości jest, będzie ludziom najbardziej dochodowe? Ludziom różne pomysły do głowy. Pomysły? Można skarpety produkować. Można różne rzeczy robić. Można nawet sobie dziergać na drutach tak coś i też sprzedawać jako rękodzieło za przyzwoitą kwotę. Jeszcze raz. Pierwsza plansza mówi o tym, że przechodzimy z systemu, no powiedzmy, okradania wszystkich w imię dawania komuś innemu na system, który spowoduje to, że będziemy okradani, dostaniemy za to to minimum socjalne i będziemy mogli sobie dożywać na tej emeryturze, ale też dostaniemy drugą część pieniążków, które będziemy mogli inwestować we własnym imieniu. Oddajemy los ubezpieczonego w ręce samego ubezpieczonego. On decyduje, co z tymi pieniędzmi zrobić. Zmuszamy go, żeby po prostu zagwarantował sobie to minimum w takim systemie, jak tutaj proponuje. Dokładnie. A resztę pozostaje w jego gestii. Jego gestii. I tak jak mówię, te osoby, które no, są humanistami, czy no, w ogóle nie mają zacięcia do finansów, do inwestowania, spekulacji, tego typu rzeczy, które się wiążą na przykład z inwestowaniem środków, takim zabezpieczeniem emerytalnym, w sensie długofalowego, długookresowego, mogą po prostu wyszukać sobie fundusze. To, co przy istnieniu... Bo powstanie pewnego rodzaju nisza i rynek. A rynek dokładnie nie znosi pustki, zaraz ktoś będzie. Mało tego, to będzie działalność gospodarcza, gdzie między innymi szereg osób znajdzie zatrudnienie, ponieważ ja przewiduję minimalizację zatrudnienia, to znaczy w ogóle zmiany, jeśli chodzi o zatrudnienie w ZUS-ie, ale one spowodują, zmiana systemu spowoduje, że będzie szereg osób, które będą miały naprawdę duże rozeznanie, jeśli chodzi o działalność systemu właśnie ubezpieczeniowo-rentowo-emerytalnych i mogą przecież czy znaleźć pracę. Znaczy, te osoby mogą bezawaryjnie, ograniczając etaty w ZUS-ie, przechodzić do tego, żeby tworzyć własne działalności w tej samej dziedzinie, w której się działy do dzisiaj. One znają ten mechanizm. Ja zauważyłem, Pani Ewo, ja zauważyłem niestety, że wszyscy ludzie, którzy krzyczą zlikwidować ZUS, nie mają pojęcia o funkcjonowaniu ZUS-u. Mało tego, zauważyłem takie coś, że politycy nie mają pojęcia o funkcjonowaniu ZUS-u. Dlatego jak urzędnicy z ZUS-u mówią, brakuje nam 30 miliardów, to ci beznamiętnie przesuwają im te 30 miliardów. Bo nikt nie jest w stanie skontrolować ZUS-u, czy on działa dobrze, czy on działa niedobrze. Bo wszyscy polegamy na tym, że to jest opinia pracowników ZUS-u. Oni występują we własnej sprawie tak jakby. Mówią, musicie nam dać. Ale tutaj przy tych po prostu... Nie, przy tych by było to bardzo, byłoby to bardzo jasne i musi nastąpić ograniczanie etatów w ZUS-ie. Musi. Jeśli chodzi jeszcze o to ubezpieczenie rentowe schorobowe, no przestanie się opłacać tak jak teraz, że na przykład no jesteśmy niezbyt solidnym pracownikiem, a mamy dość dużą płacę. No i dowiadujemy się tam gdzieś, powiedzmy jakaś poirytowana
rozmowa z szefem na przykład, gdzie spodziewamy się, że możemy zostać zwolnieni. Tak, idziemy, uciekam ten na chorobowe. Ucieczka na tak zwane chorobowe. 9 miesięcy, prawda? Do 9 miesięcy. Do 9 miesięcy, no a 6 miesięcy to już się bardzo... 6 miesięcy normalna, a jak rokuje, a każdy z nich rokuje, nadzieję na wyzdrowienie, no to tak. Przedłużamy do 9 miesięcy, razy 10 tysięcy miesięcznie i mamy wszystko. Razy właśnie, im wyższe wynagrodzenie, tym więcej. I, teraz i w tym momencie tego by nie było. Ile osób zarabiających na przykład minimalną płacę musi się złożyć na to, żeby wypłacić jedno takie świadczenie. Dokładnie tak. Dokładnie. To są, ja to robiłam przeliczenia takie, to wychodziły mi różne kwoty. 120, 140 osób, 30 parę, w zależności, bo przymierzałam do średnich, jeżeli ktoś ma do tak, to naprawdę są kwoty. Natomiast przy tej składce, tak proszę zobaczyć, jakie to są kwoty. 145 zł miesięcznie dla tego wynagrodzenia, prawda? 160 było do tej pory 145 zł. I jeżeli. I to będzie sukcesywnie spadać. A pensja 1725 zł i 80 groszy, gdyby ktoś chorował cały miesiąc. To proszę zobaczyć, ile on miesięcy musi. To jest ponad rok. Musi pracować, dokładnie, żeby dokładnie. Jeden miesiąc mógł przechorować. Dokładnie tak. Ale to jest dość powszechne, bo dwa tygodnie, jeden sezon wiosenno-letni i dwa tygodnie jesienno-zimowy i to już się naprawdę miesiąc, już mamy miesiąc. Także nie są to takie. Także te składki tak de facto to są tak niemal na styk. No, oczywiście nie wszyscy tyle chorują, no i przy tym wszystkim przyczyn. No to pozostaje tym ubezpieczeniem repartycyjnym, w razie czego wspomaganym z funduszu podatkowego, czyli z budżetu państwa. Natomiast ja powiem tutaj tak, lepiej, żeby budżet celowo dopłacał właśnie, czy tym rencistom, tak trwale właśnie poszkodowanym na zdrowiu, czy nawet w przypadku tych chorób, jak są zakaźne, niż symulantom chorobowym. Symulantom chorobowym. Przy czym, Panie Bogusławie, przecież gros społeczeństwa autentycznie zarabia minimalną płacę. I to w okresach rocznych, dwuletnich, czasem 3-4 lata potrafią nie wyjść poza tą minimalną płacę. I ja już tutaj nie mówię o płaceniu pod stołem, które też się zdarza przy takich właśnie wykazywanych wynagrodzeniach, ale autentycznie. Tak zarabiają i muszą żyć. Tak. I przeżywają. Czy są chorzy, czy tak i przeżywają. Dlatego oczywiście, że to jakaś choroba czy coś, to naprawdę można regulować dodatkami celowymi po prostu już dla określonych osób. Tak, czyli fundusze te pielęgnacyjne i takie opiekuńcze i tak dalej, fundusze dla opiekunów. To wszystko pochodzi z funduszy zewnętrznych, bo to dzisiaj też występuje, bo to dzisiaj też dokładnie występuje. I też większość tych funduszy jest również poza systemem ubezpieczeń, co prawda ZUS tym zawiaduje, ale opłaca tam te świadczenia w wielu wypadkach budżet też bezpośrednio. Dobrze, to co? Ta planszka i przechodzimy do następnej. Jeszcze musimy tutaj o tym ubezpieczeniu macierzyńskim. Powstaje właśnie to ubezpieczenie macierzyńskie. Przy czym ono jest bardzo wysokie i z niego właśnie mają być finansowane i zasiłki chorobowe w przypadku już ciąży, stwierdzenia ciąży i urlopy macierzyńskie łącznie z rodzicielskimi. Także tutaj... Żeby się opłacało po prostu rodzić dzieci, żeby ta osoba, która idzie na macierzyńskie nie musiała tracić aż tyle. Dokładnie. W przypadku osoby, która poszła tylko i wyłącznie na chorobowe, bo macierzyństwo nie jest chorobą. Przy czym ja tutaj jeszcze przewiduję, przy tej składce i przy obecnym wskaźniku urodzeń jest taka możliwość, że na co jeszcze zwracam uwagę, że to ubezpieczenie jest bez ograniczonej podstawy wymiaru składek, liczone od całości wynagrodzeń. To dotyczy osób pracujących. Natomiast jeśli chodzi o działalność gospodarczą, no tutaj musi zostać dążenie do tego, żeby to było od
płacy minimalnej, ale też... Znaczy od średniej, może być od średniej, nie, tak nie, jak od dzisiaj. Płacy minimalnej. W przypadku działalności od płacy minimalnej. Natomiast no, świadczenie też będzie w takiej wysokości, czyli takie jak podstawa. Te osoby, które opłacają od całości z wynagrodzeń, to po prostu no, otrzymają więcej tych pieniążków. Natomiast te, które mają minimalną płacę, otrzymają minimalną płacę, a również przedsiębiorcy otrzymają minimalną płacę. Tutaj nie widzę, ja nie chciałabym, żeby była rzecz jakakolwiek inna możliwość. Co w tym wszystkim po prostu, no jest to szczególny tytuł, ponieważ wiadomo, no tylko kobieta może urodzić, więc w zasadzie, no jeżeli mężczyźni też się będą na to składać, to trudno tutaj wprowadzać jakieś przyczynili się do tych narodzin, także niech się składają. Niech się składają, a jak się nie przyczynili, to tym bardziej niech się składają. No, nie da rady. No, dziewolództwo jest owszem stwierdzone, tak. ale nie zdarza się aż tak często. Otóż to. I jeszcze przewiduję, że kobieta, która urodziła dziecko, przez 3 lata nie będzie obciążona tą składką. Przewiduję taki po prostu jakby zasiłek 44 zł, po prostu nie będzie obciążona. Premia za urodzenie. Taka premia po prostu no, po to, żeby w tym okresie, żeby prawdę powiedziawszy jakoś wspomóc. Nie no, 500+ wystarczy, 500+. No, 500+ to ja bym zmodyfikowała, ale ja nie chcę tutaj zahaczać o... Tutaj nie wchodźmy w ten. No, więc powiedzmy, że to 500+ tutaj nie odgrywa w tym przypadku roli. To oczywiście pozostawiam tak jak mówię, na początku, gdy się zwiększą wskaźniki urodzeń, będzie to już po prostu niemożliwe do sfinansowania. Chyba, że z budżetu. Zależy. Jeżeli będziemy zasobni, to możemy z budżetu coś tam jeszcze sfinansować, ale to tak jak mówię, poza systemem. System tutaj tak, po prostu, tak ma działać. Ja mówię, no istnieją takie teorie, żeby na przykład zlikwidować PIT. No można zlikwidować PIT, ale wtedy wzrośnie nam VAT. Tak, no podatki muszą być określone. To jedynie możemy mówić o... Poruszamy się w pewnej sferze. Jeżeli braknie nam, no to trzeba skończyć. Jedynie jak sferę wydatków w jakiś sposób ograniczymy, to będziemy mogli... O właśnie, trzeba ograniczać przede wszystkim wydatki. W tym kierunku idziemy. Dobrze, to co Pani Ewo, zmieniamy plan? W zasadzie, tak, tu jeszcze ten współczynnik przeliczenia wynagrodzenia wynosi, tak jak tutaj podałam, dla tej płacy minimalnej. No tutaj te objaśnienia, to ja już o nich wszystkich tutaj mówiłam i możemy zmienić. Ja mam te skany tych dokumentów, to i tak do filmiku zostaną dołączone, żeby każdy, kto ma pytania, zadał. Aha, nikt z osób, które ode mnie otrzymały, na ich prośbę, proszę nam podesłać, podyskutujemy, może być ciekawie. Nikt się bodajże z tym nie zapoznał. No, bo jakby się ktoś zapoznał, to by zadał byle jakie pytanie. Ale to są doradcy, którzy... Ale to wszyscy się wytłumaczyli tym, że ci ludzie, którzy mają zmysł finansowy, oni robią, teraz jest koniec roku podatkowego. Tak. I prawda, są zajęci i nie mają czasu się skupić. Dobra, no to co? Będziemy zmieniać plansze, prawda? Dokładnie. Co tu mamy za planszkę, tą maleńką? Ta malutka plansza to jest obliczenie współczynnika rewaloryzacji płacy minimalnej, ponieważ na planszach dużych, do których przejdziemy za chwilkę, wszędzie jest kolumna, w której pojawia się właśnie rewaloryzacja płacy. Tam jest przykład pewien przyjęta w takiej, a nie innej wysokości, ale jak będzie wyglądała ta rewaloryzacja? Wiadomo, jest coś takiego jak przyrost produktu krajowego brutto, czyli PKB. Ja tutaj przykładowo określiłam, że ten przyrost wynosi 2% w stosunku rocznym, prawda? Tak jak liczymy to. Ten przyrost następuje z tytułu po pierwsze inflacji, czyli wzrostu cen. I dla przykładu tą inflację przyjęłam w wysokości 1,1%. Drugą składową tego przyrostu krajowego produktu jest wzrost wytwórczości w jednostkach naturalnych. I to jest ta baza,
która rzeczywiście przyjęłam oczywiście dopełniająco do 0,9%. I to jest właśnie ta baza, która mówi o faktycznym rozwoju gospodarki. Tak. Jeżeli my mówimy tylko o przyroście produktu PKB, to de facto w tym mieści się inflacja. Dopiero pomniejszenie produktu o inflację daje nam obraz. Procentu wzrostu pomniejszonego o inflację, bo możemy mieć 3,6, a inflacja wyniesie 2,2. Tak. No i to będzie to po prostu dopełniająco wzrost wytwórczości w jednostkach naturalnych dopełnia inflację w przypadku produktu krajowego brutto. Oczywiście są jeszcze mniej istotne czynniki, jeśli chodzi o liczenie produktu krajowego brutto, ale na potrzeby reformy ZUS możemy taki system przyjąć. I współczynnik rewaloryzacji płacy minimalnej będzie, zgodnie z moim projektem, gdyby, to będzie ustalany jako pochodna wskaźnika wzrostu wytwórczości w jednostkach naturalnych, czyli tego, i wynosić będzie 1,2 jego wartości, czyli dla omawianego przykładu będzie to wartość 1,08. Czyli nie będzie tak jak teraz, że płaca minimalna jest określona przez państwa posłów, że na przykład ona wynosi nic tego, nic owego 2000 zł. Ma się to tak, bo oni tak zadecydowali. A to się ma nijak do tego, co się dzieje w gospodarce. Dokładnie, dokładnie. Natomiast, bo jeżeli gospodarka rośnie, no to ta płaca powinna rosnąć szybciej. O. Tak. To właśnie o czym mówiłam, że ja założyłam te 1,2, że nie będzie to taki sam przyrost, czyli ten wskaźnik przyrostu nie będzie wynosił 0,9%, tylko 1,08. Czyli w zależności od tego, jak się będzie rozwijać gospodarka, tak będą rewaloryzowane płace. Ale nie będą to żadne wzięte z sufitu. Nie można dawać na kredyt. Jeżeli mamy zerowy wzrost, to nie można rewaloryzować o 1%. Może się zdarzyć, że nawet inflacja po prostu jest wyższa niż PKB. Czyli ten wzrost wytwórczości spada, a nie rośnie. I takie sytuacje się zdarzają w gospodarce stosunkowo. I wtedy powinno zostać przyhamowany wzrost płacy minimalnej. Ja jeszcze powiem jedno, że takie ustawienie tego właśnie współczynnika rewaloryzacji służy między innymi temu, żeby inflacji nie powodować. Bo im więcej rzucimy wynagrodzeń, jeżeli my byśmy zrewaloryzowali płace o wskaźnik inflacji razy 1,2, ja nawet na początku tak zakładałam, ale doszłam do wniosku, że jednak trzeba sięgnąć do głębi. Jak już chce się stworzyć coś trwałego, co będzie funkcjonować niejako jak perpetuum mobile, prawda? Więc jeżeli tak byśmy zrewaloryzowali, to to w sposób prosty napędza inflację. Chce pani ograniczyć tą radosną twórczość do druku pieniążków. No, bo z tego wynika, że do systemu nie wrzuca się pustego pieniądza. Pieniądz musi skądś pochodzić. Dokładnie. No. I tutaj właśnie, właśnie to w taki sposób ustawiam. To, żeby jak będziemy mówić, żeby było wiadomo skąd. Ja tam przyjęłam na tych planszach 1,7 taki wskaźnik, nie 1,08. Ponieważ no, przy średnio rozwijającej się gospodarce to tak to powinno być. To by znaczyło, że o 1,4 rośnie nam w ogóle właśnie wzrost, następuje o taki wskaźnik wzrost tej wytwórczości w jednostkach naturalnych. Dobra, czyli mamy. Czytałem dzisiaj taki humor a propos pieniędzy. Syn do matki: mama, daj na kino. Matka: no ty chyba zgłupiałeś. Co ty myślisz, że pieniądze na drzewach rosną? No tak. Matka: no jak na drzewach? No a z czego są robione? Z papieru. No, możemy dobra. Już to zdjąć. Tutaj są plansze, które ta konkretna przedstawia zestawienie płac z uwzględnieniem podwyżek wynagrodzeń i obniżką ubezpieczenia zdrowotnego. I tutaj muszę już powiedzieć o tym ubezpieczeniu zdrowotnym. Ja to tak sobie spróbuję dokładnie. To jest tak, o, zestawienie płac z uwzględnieniem podwyżek wynagrodzeń i obniżką ubezpieczenia zdrowotnego. Tak, dla płacy brutto 2,5 tysiąca jest przykład.
Po przeliczeniu współczynnikiem, o którym mówiłam przy poprzedniej planszy, to przeliczona minimalna płaca wynosi 2,252,70. Płaca minimalna, a ta kwota 2,500 przeliczona tym współczynnikiem, który tam został wyliczony, wynosi 2,815,88. Czyli skąd się bierze ta różnica? No z przeliczenia, czyli to co tłumaczyłam na poprzednim, tym, że włączamy składkę na ubezpieczenie emerytalne, zmieniamy troszeczkę strukturę tych składek, włączamy do ubezpieczenia, do wynagrodzenia brutto całość składek na ubezpieczenie emerytalne. I to z tego się bierze po prostu. Tak na tamtej planszy było to po prostu przeliczone. I tam był też obliczony, ja pokazywałam tutaj mniej więcej w tym miejscu. Jedźmy tym poziomym rzędem. Dokładnie. Z objaśnieniami. I tutaj mamy tak, jak wspominałam, jest przewidziany okres 40-letni na dostosowanie obecnego systemu do projektowanego. Czyli różnica dotychczasowej podstawy oskładkowania i płacy minimalnej po przeliczeniu. Czyli to jest różnica między tą kwotą i tą kwotą. Tak. Wynosi 563,18 zł. I tak jak wspominałam, 40 lat dla emerytur, czyli rocznie zmniejszamy podstawę o 14,08 zł. A dla rent i chorobowych o 28,16. To jest 2 razy. Tutaj na 40 lat, tutaj na 20 lat. Skąd jeszcze ta różnica? Po prostu zawsze, do tej pory też, jest tak, że ubezpieczenie rentowe i chorobowe w zasadzie przy zmianie pracy na przykład my uzyskujemy uprawnienia, doświadczeń według nowych warunków. Nie ma żadnej ciągłości właśnie, w systemie dotychczasowym. Nie ma żadnej ciągłości. Ja nigdy na to nie zwróciłem uwagi. Rzeczywiście, że te pieniądze tak jakby przepadają. Tak jakby przepadały. Dokładnie. I ja tutaj raczej odchodzę od tego, ponieważ niezależnie od tego, czy ktoś zmieni pracę, czy nie, to ta w przypadku konieczności wypłaty świadczeń, na przykład chorobowych, w okresie przejściowym przez te 20 lat, założone 20 lat, ja już wcześniej mówiłam, że to się może troszeczkę skrócić, ale będzie stale z 12-miesięcznego okresu, niezależnie czy u tego pracodawcy, czy u tego pracodawcy następnego, będzie brana pod uwagę ta 12-miesięczna podstawa. Wcześniejszy tak. Na świadectwach pracy jest teraz tak, że na przykład wykazuje się pewne rzeczy, jakieś wynagrodzenia na przykład za czas choroby wypłacone, tak przykładowo. Świadectwo pracy będzie musiało być uzupełnione o taką informację, jak podstawa z 12 miesięcy przed rozwiązaniem stosunku pracy. Z 12 pełnych miesięcy, bo tam się zwykle bierze pod uwagę pełne miesiące, po to, żeby obliczyć prawidłowo. I taka informacja będzie zawarta na świadectwie. Jeżeli po pół roku u nowego pracodawcy ktoś się rozchoruje, to będzie miał te pół roku od nowego pracodawcy i te 6 miesięcy od starego pracodawcy. Tak. W ten sposób naprawdę wydaje mi się, że interes osób, które niestety dotknie ich jakaś dolegliwość, czy to rentowy, czy to typu rentowego, czy to chorobowego, tak brzydko to mówię, ale cóż, to nie stracą. Nie będzie, taka osoba nie będzie w sytuacji mniej korzystnej niż jest w obecnym systemie. Zaraz, bo pogubiłem się. Jeżeli pani zakłada chorobową i rentową składkę, i taką samą regresję, regresja będzie dokładnie taka sama jak w przypadku emerytalnej. Regresja o spadek? Nie, dwukrotnie wyższa. Czyli emerytalna spada podstawa o 14,08 zł rocznie. A
Te dwie spadają o 28 zł i 16. Dobrze, to teraz w końcu zrozumiałem, po co jest potrzebne 6 miesięcy od nowego i 6 miesięcy od starego pracodawcy. Tak, tak, tak. Ja już pomijam fakt, że renty są nieco inaczej liczone, ale w swoim systemie ja naprawdę nie przewiduję innego sposobu liczenia tych rent, jak czyli po prostu analogicznie do chorobowego. Najlepiej by było sposobem szokowym. Mnie się wydaje, że najrozsądniej by było sposobem szokowym. Od jutra przechodzimy na nowy system naliczania zasiłku chorobowego i rentowego. Nie można, tak? No, bo ale my nie dajemy ludziom każdemu, żeby sobie uskładał, żeby sobie zawarł jakiś. Tak, że nawet jak będzie na chorobowym, to on może czerpać z funduszu powierniczego. Tak, ale nie z emerytalnego. Tylko z funduszu repartycyjnego. Dokładnie. Funduszu repartycyjnego, do którego on wpłacił składki, bo jeżeli on zarabiał tyle i tyle, to znaczy, że tyle i tyle tych składek odprowadził. Dokładnie. I Maja niejako zachowuje do nich pewne prawo. Także sytuacja każdego, kto zarabia 2,5 tysiące, różni się z roku na rok o 28 zł 16 groszy. No właśnie, co się dzieje, bo dzisiaj, przypadkowo, nigdy nie korzystałem z ubezpieczenia wypadkowego. Czyli te pieniążki przepadają. One idą na poczet innych tych, którzy ulegli, albo gdzieś tam są tam sprywatyzowane przez kogoś tam. Nie, one są jeszcze między innymi na różne akcje profilaktyczne, rehabilitacyjne. Ja rozumiem. Tylko, że w tym momencie ja, skoro uszczegłem się przez 40 lat pracy od wypadku, to w momencie przechodzenia na emeryturę powinienem dostać całość tych składek. To jest ubezpieczenie wypadkowe, a my mówimy o rentowym. Nie, ja mówię o wypadkowym. Nigdy w życiu, powiedzmy, nigdy w życiu nie korzystałem z tego. Przez pracodawcę, no. to jest tutaj. No. My tutaj mówimy o ubezpieczeniu emerytalnym i rentowym, czyli takich zwykłych chorobach, które nie mają żadnego związku ze zdarzeniami losowymi. Dobra. Czyli pracodawca też nie dostanie tych składek, które odprowadza za mnie jako wypadkowe. Nie, typowo repartycyjny. Bo był dobrym pracodawcą, ja byłem dobrym pracownikiem, ani on mnie nie wykorzystywał tak, że uległem wypadkowi, ani ja. Ale nie mieszajmy wypadków. Dobrze, ja tylko no. Wypadek to płaci pracodawca, nie mieszajmy tego. Nie mieszamy. Dobra. To jest coś, z czego możemy dostać, po prostu jak nas grypa dopadnie, to dostajemy świadczenia. No a przy rencie, to tak jak mówiłam, przy rentach pierwszej i drugiego stopnia po prostu niepełnosprawności, no to minimalne wynagrodzenie plus. Ja myślę, że te stopnie dobrze rozwijająca się gospodarka powinna zagwarantować zatrudnienie te dla ludzi właśnie. Dla tych ludzi powinna zagwarantować. Ale ja myślę, że nie powinno być kategorii. Ja myślę, że powinna być kategoria zdolny i niezdolny. Nie powinno być kategorii, jak można być częściowo niezdolnym? Ja pewne takie uregulowania zakładam, tak jak już mówiłam też o podatku, jako pewną rzecz w tym momencie niezmienną, bo nie można wszystkiego naraz mieszać, prawda? My tutaj musimy wyjść z tym, a kiedy to zacznie funkcjonować, to wtedy ewentualnie można do tego dołożyć jakiś klocek. W ciągu, ja przewiduję to w opisie, to mówię o tym, że jest to po prostu na okres tam 3-letni, na taki, bo na dobrą sprawę, pierwszy rok to będzie zaledwie takie... Czyli po pierwszym roku zyskam 14,28, czyli zyskam... Nie, po pierwszym roku, jeżeli by pan zarabiał 2,5 tysiąca, to po pierwszym roku reformy zyska pan miesięcznie 3 zł 43 grosze, a miesięcznie 41,16. To jest naprawdę rocznie. A w drugim roku reformy już będą to coraz większe kwoty. W trzecim roku reformy, ale w trzecim roku reformy dochodzi nam podwyżka wynagrodzeń o 100 zł. Ta plansza jest zrobiona z uwzględnieniem podwyżek wynagrodzeń, które są tutaj odpowiednio
Trzeci rok reformy otrzymujemy 100 zł. Czwarty rok reformy nie dostajemy podwyżki, nadal mamy tylko o te 100 zł. W piątym roku reformy dostajemy drugie 100 zł, czyli w sumie od wyjściowej mamy 200 zł podwyżki. Znowu w następnym roku o 50 zł dostajemy. Od plus to, co zaoszczędziliśmy na składkach. Plus to, co na składkach. I tutaj właśnie wyrzucam te oszczędności. Ja to dokładnie też określam jako oszczędności. I one odpowiednio rosną. Tu już mamy 91 przy tej podwyżce. I rocznie to jest 1098 zł. Pani Ewo! A proszę zobaczyć, to już przy mamy, podwyżce... A w piątym roku to już mamy w czasy w Turcji. Piąty rok... Tak, 2100... 2180. No to już mamy w czasy w Turcji jednoosobowe, no. Tak, no to, tak no to jest, nie, no tak, pięknie, to no. Ja to przybliżę, niech pani tam tym patyczkiem zaznaczy te czasy w Turcji. Te czasy w Turcji, 2100. Tak, tak, bo to są właśnie, o... Tutaj jest ile zaoszczędzamy, czyli u góry jest 41,16 rocznie, tak. Rocznie. Drugi rok to jest 83,28, tak? Tak? Ale już w trzecim roku mamy 1098 zł, bo doszła nam podwyżka. Jeżeli dostaniemy więcej podwyżki, to po prostu nam dojdzie więcej. I tutaj, myśmy policzyli tylko stówę. I tutaj proszę zobaczyć, bo ja tu wyrzucam również oszczędności pracodawcy tylko na składkach. One są minimalne. Ja generalnie w tym projekcie nie przewiduję takiego super premiowania pracodawców, ani obniżania im super tych składek. Owszem, przewiduję to, ale w przypadku rozpoczynających działalność. No dobrze, ale dlaczego jest tylko w przypadku, kiedy w trzecim roku dostaliśmy stówę podwyżki, tak? W którym roku dostajemy stówę podwyżki? No stówę podwyżki dostajemy w trzecim to roku. Tośmy powinni dostać 1200 plus oszczędności. To powinno być 1280. Mamy ubezpieczenie macierzyńskie, które jest liczone od całości wynagrodzenia. I ono nam troszeczkę zmniejsza. I to obejmuje też facetów. I mamy też ubezpieczenie wypadkowe, które też jest liczone od całości wynagrodzenia. Ja powiem tutaj od razu, że z tymi ubezpieczeniami po 10 latach można je zrewidować i również obniżać tamte ubezpieczenia. Ale w tej chwili, gdy społeczeństwo nie ma co do zasady, ja myślę, że nawet 70% społeczeństwa nie ma zasobów gotówkowych, finansowych, to musimy zachować jednak tą składkę od całości, bo to są składki stosunkowo niskie. 1,598. Ja, żeby dopasować to takie te zaokrąglenia, wiadomo, gdyby była wprowadzona ta reforma, no trzeba by to zaokrąglić co najwyżej do dwóch miejsc po przecinku. Ale tu dla dokładności z przejściem od tego systemu bieżącego do obecnego, do przyszłego, zachowałam taką daleko idącą dokładność i takie... No, czyli po prostu różnica wynika stąd, że z tej stówy podwyżki też musimy zapłacić pewne ubezpieczenie. Tak. No. Poza tym ja biorę pod uwagę to, co tutaj, te oszczędności, to jest to, co do wypłaty. My jeszcze mamy właśnie podatek i mamy jeszcze składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Zaraz do tego przyjdziemy, prawda? I bo też tutaj trzeba o tym będzie powiedzieć. Tak więc to, co faktycznie zyskujemy w wynagrodzeniu, tak się kształtuje. Ale proszę zobaczyć, bo dostaliśmy 100 zł podwyżki w tym trzecim roku i w czwartym roku nie mamy żadnej podwyżki, a proszę zobaczyć, że tu mamy 91 zł zysku, a tu już mamy 96. Tak. Czyli tak. I tu mamy już 1154, tak. Mimo że podwyżka jest dokładnie ta sama. Ta sama, czyli mimo to wszystko jest zachowane. Pracodawca tu ma złotych 12, tu ma 2,03 tych oszczędności. To po co jest? Po to, żeby zobrazować, że pracodawca de facto, jak nam da te 100 zł podwyżki, to on wcale nie dopłaca do tego. Dokładnie. Tylko dokładnie. Jego to kosztuje 100 zł. Bo obniżanie podstaw powoduje, że on nie dopłaca. Tak, no bo dzisiaj go kosztuje troszeczkę, no... Ile go kosztuje? Ja tutaj przeliczyłam. Więc dla siódmego roku reformy, tutaj wszędzie są krzyżyki, a pod spodem system obecny. Porównanie, więc tu masz, tu mamy 2,815,88, prawda, a tu 2,500, tutaj z podwyżką, prawda, podstawy wynoszą 2,850 tak. Z tą podwyżką, tutaj jak widzimy z podwyżką
przychód razem wynosi 3165,88. Nie mylić z dochodem, to jest przychód brutto. Tak. A tutaj 2850, ale to wynika z przeliczenia. To nie są kwoty aż tak bardzo istotne, natomiast wpływają na wysokość składek. I teraz składki musimy wziąć z tej karteczki. Czyli system obecny dla siódmego roku reformy, składki od 2500 plus 350, czyli 2850. W systemie obecnym wynoszą 905 zł 45 groszy, a w systemie po reformie wynoszą 776,02. Wszystkie, łącznie składki, wszystkie. Różnica wynosi 129 zł miesięcznie i 43 groszy, a rocznie 1553,16. Specjalnie to zrobiła. Połowa w czas. Specjalnie, dla tego siódmego roku, żeby to już było. Tutaj jeszcze oszczędności pracownika wyrzuciłam, czyli ta kwota 2124,11 minus 2005 zł, ja takie wynagrodzenie by uzyskał pracownik w obecnym systemie przy tej podwyżce 350 zł, czyli o 118 zł i 18 groszy mniej by uzyskał w obecnym systemie. A pracodawcę by to kosztowało 63 zł 96 groszy więcej, czyli łącznie 182 zł 14 groszy. Więc siódmy rok reformy jest to już. Są to już kwoty, które już widać znaczące, po prostu. Kwoty bo pierwszy, drugi rok to są kwoty, które powiedzmy nie widać. Ale weźmy pod uwagę, ja tutaj mówimy o 3 zł, prawda? Miesięcznie pracownik i 91 groszy, no to mamy ponad 4 zł oszczędności łącznej, a proszę zobaczyć. Kota widać. Kota widać. Kot się nie przejmuje naszymi wyliczeniami. Ja tutaj mam dane o ogółem liczbie ubezpieczonych, czyli jest to strasznie mały, to jest wydruk niestety ze statystyki ZUS-owskiej. Tam jest ponad 15 milionów ubezpieczonych, więc teraz 15 milionów razy złotówka to jest 15 milionów złotych, tak. A razy 4, no to mamy 60, tak? No, czyli w skali już ilości pieniądza, które trafiają do obrotu, do systemu, generując przy okazji i podatki, i, no i bądźmy szczerzy, poprawy sytuacji życiowej ludzi, no to już troszeczkę jest, prawda? Indywidualnie jeszcze w tym, ja mówię o pierwszym roku, tego jeszcze indywidualnie prawie się nie dostrzega, no bo co to jest 41 zł 16 groszy na rok, to jest no, prawie że nic. W drugim roku już troszeczkę więcej, tu nie ma podwyżki w tym drugim roku. I tak po kolei. Oczywiście bierzemy też pod uwagę wynagrodzenie 2,5 tysiąca złotych. To nie jest wynagrodzenie, to jest wynagrodzenie bardzo często spotykane. Często jeszcze oprócz tego wynagrodzenia coś zdarza się, że pracownicy nawet dostają, że tak powiem, pod tym stołem, ale też jest to bardzo często spotykane realnie wynagrodzenie. Nawet jeśli chodzi o początkujących pracowników, na przykład sfery samorządowej, zdarzają się takie wynagrodzenia. Jest ich naprawdę w gospodarce dużo, dlatego uwzględniłam przykład taki i szczegółowo właściwie z takim szczegółowym omówieniem. Ja tutaj specjalnie przeliczyłam, ponieważ wiadomo, inny był układ składek, więc ta kwota musiała być zsumowana z tą kwotą. Przepraszam, z tą kwotą, którą ja tu wyliczyłam. A ta kwota musiała być zsumowana z tą kwotą, z tu zaznaczoną kropką, żeby nam dało to właściwy obraz. No i tak to właśnie wygląda, że i co? Tutaj właśnie przy tym przykładzie, co możemy zauważyć? Mamy 9 rok reformy. Tutaj mamy właśnie to wynagrodzenie minimalne, współczynnik rewaloryzacji 1,7. Stały współczynnik, przykład to jest. W tym 9 roku rewaloryzacja wynosi 2,618,26.
płaca minimalna zrewaloryzowana. I proszę zobaczyć, że ona już stoi tutaj. Czyli ta zmiana, zmniejszanie podstawy już w tym momencie przestaje funkcjonować w zakresie ubezpieczenia rentowego z chorobowym. Następny rok rewaloryzacja powoduje, że wynagrodzenie wzrasta minimalnie do 2,662. Podstawa też wzrasta do takich kwot. To wszystko możemy tutaj na tych składkach też obserwować, prawda? Ciągle jeszcze, bo tu jest podstawa emerytalna, więc emerytalne ciągle jeszcze się zmniejszają. Tego nie należy brać, bo to są te wyliczenia tu. Zmniejszają się. Tak. Natomiast proszę zobaczyć tutaj. Ta składka była niższa, ta już troszeczkę wzrasta, ta też już troszeczkę wzrasta. I to właśnie można powiedzieć, że... Tak, to jest rozbicie systemowe. Tak, tak. No, no, i w tym bo momencie, emerytalna pozornie rośnie. I mówimy o 20-letnim, prawda? Ale proszę zobaczyć, jak te kwoty już są blisko. 2,675, 2,662. Czyli... ile tu 14 zł? Szkoda, że sobie tego nie wyliczyłam, ale z tym, że tutaj oczywiście będzie też rewaloryzacja, czyli prawdopodobnie w 11, najpóźniej, w 11 roku, to nie policzyłam sobie, już również ubezpieczenie emerytalne prawdopodobnie też już będzie liczone od zrewaloryzowanego wynagrodzenia minimalnego, czyli płacy minimalnej. Jak nie w 11, to w 12 roku raczej pewnie. Przy czym, tak jak mówię, tu jest współczynnik stały w gospodarce. Pokazywałam właśnie na malutkiej planszy, jak to będzie wyglądało, tak. Więc no, może to ileś tam zmienić, jeżeli gospodarka zacznie się prężnie i dynamicznie rozwijać. I te wszystko nastąpi szybciej. Wszystko nastąpi szybciej, czyli szybciej wyjdzie się z tego starego systemu. Osoba, która ma taką płacę, na przykład już może w 10 roku zapomnieć o istnieniu starego systemu. Co to powoduje? To powoduje, że w tym momencie po prostu ona już praktycznie no, w ogóle nie ma żadnego związku ze starym systemem. W ogóle taki, jeśli chodzi o emerytury, jeszcze też dodajmy tutaj, że wprowadzenie na przykład dla kogoś, kto pracuje powiedzmy 5 lat, powiedzmy od początku 2018 roku wprowadzamy nowy system, a ten ktoś będzie dokładnie pracował 5 lat, potem jak się okaże przepracował na przykład 38 lat, prawda? Te pierwsze 5 lat świadczenia emerytalnego, ale jeszcze jedno, bo musimy najpierw przeliczyć proporcje wieku na dożycie, prawda, tego okresu na dożycie do czasu pracy. Czyli jeżeli okres na dożycie przyjmiemy 10 lat, a ta osoba przepracowała 38 lat w sumie, w tym 5 lat, to najpierw musimy przeliczyć proporcje na dożycie do 38, tak, czyli tak. 10 do 38, prawda? I potem z tego musimy jeszcze rozliczyć proporcje. Przez proporcjonalnie do tych 5 lat pracy w starym systemie ta osoba będzie otrzymywała składki według starego systemu. Dokładnie. Świadczenia według starego systemu. Po zakończeniu tego okresu otrzymuje składki z już tylko z tego nowego systemu. Tak. Zauważmy, że przez cały czas, mimo że ta osoba na przykład przez 2 lata będzie, czy 1,5 roku, tak mniej więcej to nam tak wyjdzie, będzie pobierała składki ze starego systemu, ona będzie miała tą kwotę odłożoną i ona będzie pracować, ponieważ mówimy o kapitalizacji co najmniej półrocznej odsetek w tym systemie, prawda? Czyli te pieniądze nie przy tych rozwiązaniach, ponieważ to wszystko wynika, jest pochodną od w zasadzie funkcjonowania gospodarki. Przy tych rozwiązaniach nie powinniśmy mieć problemu z czymś takim, jak utrata wartości świadczenia. Ponieważ po pierwsze, składki są stale
aktualizowane poprzez wzrost płac, czyli one odpowiednio więcej wynoszą. Po drugie dochodzi właśnie ta kapitalizacja, tak jak mówiłam, no marzeniem kwartalna, a półroczna to jest absolutnie konieczna. Więc to spowoduje, że pieniądze, które złożyliśmy, nie stracą na wartości. Nie będzie tak jak z książeczkami mieszkaniowymi. Tak, nie będzie, że one się przeszliśmy po prostu... z systemu do systemu i potem cuda się stały z naszymi pieniędzmi. Że one były już kompletnie prawie że bezwartościowe. Także to tutaj jest założone w razie właśnie jakichś takich dziwnych, spekulacyjnych, rynkowych sytuacji. Można zawsze zwiększyć na przykład kapitalizację w ten sposób, że ona będzie następować przez jakiś okres co miesiąc, co drugi miesiąc i to no i zakładamy, że nie będzie w międzyczasie wojny. No... Zakładamy. Jego wyjścia nie mamy. To są rozwiązania na czas pokoju. Ale jakby nie było wojny, a pani by nie miała planu, to byśmy byli nieprzygotowani. Tak. No to lepiej być przygotowanym na każdą ewentualność. Wojna po prostu opóźni wprowadzenie planu, a bez wojny wprowadzi z marszu. Dokładnie. O. Ja to powiem od razu, że korzystamy ze zmodyfikowanego systemu elektronicznego, który przy tych moich założeniach, który wszyscy znają. Proponując to wszystko, też kierowałam się tym, żeby to było możliwe po prostu do realizacji. I na dobrą sprawę, 2 miesiące do 3 miesięcy wystarczy od momentu ujęcia tego już w kształt ustawy, prawda? No bo troszeczkę czasu trzeba poświęcić, żeby to ująć w kształt ustawy. Przy czym dla legislatorów zawodowych naprawdę nie będzie to niosło tutaj szczególnie trudności. Nie, dzisiaj Sejm, jak przekonamy tych, którzy mają większość, to oni to w ciągu jednej nocy przegłosują. A to nie chodzi o przegłosowanie, tylko napisanie ustawy, bo ja zrobiłam, to są założenia, to są wyliczenia, to są różne rzeczy, ale nie ma to treści, że... Nie, ustawa tylko, ustawa nie ustawa określa mechanizmy, nie, tam nie ma szczegółów. Tak, ale to ustawie, trzeba właśnie, tak, ale ona mówi, że ten i ten ulegnie takiej. W każdym razie nadanie temu projektowi języka legislacyjnego troszkę potrwa. To od tego jest biuro legislacyjne. Ale od momentu, kiedy ustawa by została uchwalona, ogłoszona w Dzienniku Ustaw, naprawdę... Gdyby nam zależało na jakimś czasie, to wystarczy 2 miesiące, gdybyśmy mieli troszkę większą swobodę, wystarczą 3. Najlepszym okresem jest półrocze, ponieważ mamy już wskaźniki za poprzedni rok i najlepiej by się było po prostu odnosić do wskaźników najbardziej aktualnych z poprzedniego roku. Do danych jak PKB, inflacja, do tego typu wskaźników. Czyli tak, młodym kierowcom zaczynamy wypłacać premie, żeby wykasowali jak najwięcej beneficjentów tego systemu, tak? Nie. A potem wprowadzamy szybko ustawę. Omówmy to ubezpieczenie zdrowotne, bo ono jest bardzo istotne, a ja tutaj na tym przykładzie przygotowałam właśnie pewne rzeczy, żeby omówić. Znaczy NFZ kosztuje nas chyba 8... Już wszystko, system obecny. 87 mamy, chyba miliardów. Ta pierwsza, tu jest ciąg dalszy, prawda? Bo musiałam to jakoś rozmieścić. To jest ciąg dalszy, czyli tutaj mamy podstawę naliczenia podatku w dotychczasowym systemie, prawda? Zaliczka na podatek wynosi dokładnie tyle. Ubezpieczenie zdrowotne odliczane od podatku. Tak. Tyle wynosi to ubezpieczenie. No bo to jest ta różnica właśnie i to jest tak. Ten bandytyzm ze strony państwa. Zaliczka na podatek, no bo co miesiąc liczymy zaliczki, no podatek powiedzmy. Ten podatek wynosi 155 zł. Dodatkowo, to jest też pewien taki niuans, o którym się nie mówi. Każdy, nie tylko zatrudniony, bo i prowadzący działalność gospodarczą tak samo. Każdy dodatkowo dopłaca 1,25% na ubezpieczenie zdrowotne. To jest coś, co jest zabierane mu, właściwie też taki parapodatek i tak naprawdę to my mamy stawki podatku dochodowego tej najniższej 18%, tylko mamy 19-25%. To jest po prostu tutaj ta kwota przy płacy 2,5%. Tak, bo odliczyć powinno się całe zdrowotne, a nie tylko kawałek.
No jeżeli to jest podatek, no bo to jest tak. Jakby nie było podatek, nie? Tak. I my nie możemy tego podatku odliczyć od innego podatku. Dokładnie. Tu właśnie wychodzi taka rzecz. Wyobraźmy sobie kogoś, kto osiąga straty przy działalności. Mm-hmm. A może jeszcze, nim zacznę działalności, to może jeszcze powiem tak. Jeżeli ktoś pracuje w niepełnym wymiarze czasu pracy i zarabia na przykład powiedzmy 800 zł, czyli ma tam 1/3 mniej więcej ten wymiar, to jego zaliczka na podatek dochodowy, ponieważ w tej zaliczce jest ta kwota wolna 46 zł, więc ona jest pomniejszona o tą kwotę, jest na tyle niska, że ubezpieczenie zdrowotne, które się odlicza od podatku, jest wyższe od tej zaliczki. Każda osoba zatrudniona, która ma taką sytuację, opłaca ubezpieczenie zdrowotne tylko do wysokości zaliczki na podatek. Tak. I nie płaci również tego 1,5%. 1,25%. Natomiast w przypadku działalności, zwłaszcza początkującej działalności, bezwzględnie każdy musi zapłacić tę składkę. Pełne składki musi zapłacić. I te składki przepadają. De facto to ludzie, którzy startują, którzy inwestują, de facto finansują system służby zdrowia w stopniu czasem niewspółmiernym do tego, co płacą przedsiębiorcy na przykład już zagospodarowani, prosperujący po prostu. Także jest to tak absurdalne. Dlatego teraz rząd wprowadza jakieś tam preferencje, progresje i tak dalej, żeby miał płacić wszystko od dochodów. No, tylko to jest, ale to jest od przychodów i to tak, jest... To jest od przychodów, właśnie. I to jest, to przychód to nie jest dochód, ale to... To jest tak niepomyślane. Ja nie chcę dyskutować na tematy takie z zakresu politycznego, bo to zakłóci nam tutaj. Ale naprawdę, kto to wymyślił? Po prostu powiem tak. To wymyślałem tylko, żebyśmy pozornie mieli wrażenie, że nam coś obniżają, a i tak tego nam nie obniżą. A i tak... De facto to chyba jeszcze gorzej chyba. Zależy w jakiej branży. Zależy ile kto zarabia po prostu. Zależy ile ktoś ma, że tak powiem, tej wartości dodanej własnej. Bo liczy się też na przykład rzemieślnik, który tam wlicza w usługę też jakąś cegłę, materiał budowlany czy coś. I on w gruncie rzeczy tej swojej marży ma tam 10%, a przyjdzie mu zapłacić 8% od całości przychodu. Mówiło się tak. Także jest to. W czasie transformacji się mówiło, że 20% rentowność jest bardzo zyskowna, a teraz już niektóre firmy mówią o 10% rentowności. Handel ma czasem 1%. Albo straty. Dokładnie. I tutaj ale przychód wracając jest przychodem. Jeszcze to cały akt. Bo to kasy fiskalne z połączeniem centralnym. Może jednak darujmy sobie na inną okazję tam też sprawy. To jest też kwota absurdalna. Odliczanie od podatku. O co w tym wszystkim chodzi? Że ubezpieczenie zdrowotne trzeba zapłacić. Bo jak się do ZUS-u, na konta ZUS-owskie nie przekaże tego ubezpieczenia, no to nie ma zmiłuj się. Przychodzi komornik czy coś tam. Natomiast nikogo już nie obchodzi, czy się odliczy to z podatku, czy nie. I to po prostu działa w ten sposób. To nie tylko dotyka rozpoczynających, ale też na przykład tych, co mają straty. No niestety też powiększa to ich straty. Tak. Dlatego jak najbardziej trzeba zlikwidować to odliczanie od podatku. Po prostu jest to i tak finansowane z podatku. Dokładnie. Poza właśnie tymi wyjątkami, jak ludzi rozpoczynających i tych, co mają straty, to jest to finansowane z podatku. Czyli można jednak powiedzieć, że jednak, 90% może to być, że jest finansowane z podatku. A poza tym państwo, jeżeli chce funkcjonować, jeżeli chce, żeby rozwijała się działalność gospodarcza, to nie może utrzymywać takiego systemu, który uderza właśnie w rozpoczynających działalność albo w ludzi. Państwa to nic nie obchodzi. Państwo są tacy zawzięci, że oni i tak będą to robić. Nie? Tutaj jest właśnie przykład dla tej samej wartości. Proszę zobaczyć, podstawa opodatkowania jest taka sama, ale już w nowym systemie podatek, zaliczka jest taka sama, ale już nie ma tej składki. Tak, ona wynosi zero. W
wpłacana zaliczka wynosi 322 zł, czyli właściwie po zaokrągleniu to samo. Ja zachowuję tą składkę na ubezpieczenie zdrowotne, ponieważ tak jak wcześniej mówiłam, że 16 milionów razy 1 zł to jest 16 milionów, a tu jest razy 26,97 od płacy 2500. Niewiele mniejsza jest od minimalnej płacy. Więc no, nie można budżetu z dnia na dzień pozbawić tego, ale przyjmuję potem, proszę zobaczyć, bo to jest tylko przeliczenie płacy w starym i nowym systemie. Pierwszy rok reformy ta składka wzrasta do 27,01, ale dlaczego? Właśnie od razu wyjaśnimy sobie. Gdy maleją składki na ubezpieczenie społeczne, to też trzeba zauważyć. Suma tych składek maleje, wtedy wzrasta przychód, bo przychód jest do opodatkowania, jest pomniejszony o składki. I wtedy wzrasta właśnie podstawa opodatkowania. Więc ta podstawa opodatkowania tu wynosiła 2,46, tu wynosi 2,49. Nie, do zdrowotnego mamy inną podstawę opodatkowania niż do innych składek, właśnie, niż do społecznych. Tak, dlatego to tak, i to musi z tego wynikać. Zdrowotnego, bo ja tylko minimalizuję, wygaszam. Więc w pierwszym roku reformy z przeliczeń będzie wynikało, że ona, no nieznacznie, bo tu są 4 grosze de facto. Ona rośnie, ale już w drugim roku reformy ona się spłaszcza, ponieważ te podstawy ulegają zmniejszeniu. I ona jest wygaszona w 8 roku reformy, tutaj w tym przykładzie po prostu. Stopniowo po prostu maleje aż do zera. Do zera. Tak, żeby rozwój gospodarczy, wzrost bazy podatkowej i ubezpieczeniowej pokrył stratę, jaka w budżecie państwa się pojawi w związku z pomniejszaniem. Temu trzeba dać trochę czasu, bo inaczej no, niestety będziemy mieć ekstremalne sytuacje, że potem będziemy, no nie wiem, znaczy, nie, lekarze będą krzyczeć, ktoś im tak, da, ale, tak. Ale żeby dać lekarzom, to trzeba zabrać nam wszystkim, tak, no tak, proste. Dokładnie. No więc, ale to właśnie ulega zmniejszeniu, no między innymi gospodarka prężnie rozwijająca się, a musi się zacząć prężnie rozwijać przy tych wszystkich bodźcach. Więc to przy okazji, proszę zobaczyć, że wzrasta właśnie ten podatek dochodowy. Więc budżet państwa, który traci na przykład na tych składkach, zwłaszcza w systemie repartycypacyjnym, czyli rentowe, ewentualnie te, no właściwie tylko rentowe, to, bo te są bez ograniczenia podstawy, zarówno macierzyńskie, jak i wypadkowe, więc budżet państwa, który tutaj troszeczkę płaci, tutaj traci, dużo mniej, ale zyskuje w podatku dochodowym, przynajmniej nie traci. Właściwie to bardziej wyrównuje utrata, zmniejszanie tej składki na ubezpieczenie zdrowotne też się wiąże z tym, że tutaj troszeczkę przybywa na podatku. I to mamy chyba tą planszę omówioną w całości. Tak. Teraz jeszcze działalność gospodarczą. Wow, chyba już nie wiem, czy damy radę. Tam króciutko. Bo króciutko? Tak, bo tam już wszystkie te takie rzeczy to dobra, tylko... to na razie zrobimy sobie przerwę, zmienimy planszę. Tak, jeszcze jedna plansza. To jest przykład dla oskładkowania działalności gospodarczej. Tyle wynoszą składki, podstawa składek zryczałtowanych dla przedsiębiorcy w bieżącym 2017 roku. I to jest podstawa ubezpieczenia emerytalnego i rentowego schorobowym. Tak. A podstawa ubezpieczenia zdrowotnego wynosi tyle. Płaca minimalna przeliczona to jest ciągle ta sama wartość, którą oferowaliśmy już na poprzednich planszach. Różnica górnego pułapu podstawy oskładkowania i płacy minimalnej po przeliczeniu, czyli po przeliczeniu zryczałtowana podstawa wynosi tyle i minus płaca minimalna to jest taka kwota. Dla ubezpieczenia emerytalnego zmiana roczna to jest 15,71 zł. Zmiana dla chorobowego z rentowym 31,42 zł. Czyli daje to 46. Bardzo podobne wartości, jak mieliśmy na poprzedniej planszy. I no,
Tak też wygląda, po prostu bardzo podobne są tutaj składki, ale tutaj uwzględniamy składki na fundusz pracy. Te składki tutaj. Teraz sekundę. One nie rosną. One nie rosną. Ja je przyjęłam w wysokości też przeliczonej. Składka ta wynosi 2,45 w obecnym systemie, a po przeliczeniu 2,175%. I teraz, co jest istotne, ja pokazuję tak, tutaj są składki na fundusz pracy, tutaj jest składka na ubezpieczenie wypadkowe. Te składki są, jak pamiętamy, w działalności gospodarczej. No to pracodawca, no. Bo to tak, jednoosobowa działalność gospodarcza czy zatrudnienia? Dotyczą, nie. Jednoosobowej. Składki dotyczą przedsiębiorcy. Dla przedsiębiorcy tylko. One nie mają znaczenia dla pracowników, bo dla tak. pracowników to była tamta plansza. Dokładnie. I a w dla... przypadku przedsiębiorcy założyliśmy, że on będzie składki, dlatego one tutaj też maleją, bo założyliśmy, że on będzie składki płacił od malejącej podstawy. Tak. Od minimalnej płacy tak, będzie, tak, czyli dokładnie. W pierwszym okresie od malejącej podstawy. Podobnie na ubezpieczenie wypadkowe. To, co przy działalności gospodarczej jest tak, że można bardzo duże dochody uzyskiwać, można małe, można różnie, ale ten system przewiduje to minimum po prostu dla przeżycia. Czyli my tutaj w przypadku przedsiębiorcy nie chcemy mu zabierać więcej niż minimalną płacę. Niż koniecznie. Resztę, no nie możemy mu ani zwracać składek, ani nic, bo po prostu wystarczy, że on będzie mniej płacił, prawda? Zresztą to się, myślę, że pokrywa. No nie ma sensu zabierać, żeby oddać. Tak, żeby oddać. No nie ma sensu. Wystarczy nie zabierać. Jak najbardziej. Dlatego podstawa i fundusz pracy, i tych składek tutaj zmniejsza się. Ja tu przedstawiłam, jakie fundusz pracy ten całkiem zlikwidował go jeszcze. Nie wolno go likwidować. Dlaczego nie wolno go likwidować? Ja dla funduszu pracy fantastyczne rozwiązanie, nie wolno go czemu? Likwidować. To czy mi dacie w zdaniach, ale najpierw to później w dwóch zdaniach, natomiast teraz. Co tutaj jest istotne? Wprowadzam, bo pierwszy rok reformy dla rozpoczynających działalność gospodarczą i pracę, absolwenci oraz bezrobotni od pobytu na bezrobociu więcej niż pół roku. Dlaczego wprowadziłam jeszcze tą wartość? Tu są, oczywiście ten schemat przedstawia zmniejszanie podstawy, ale jeżeli ktoś zacznie działalność po wprowadzeniu reformy, więc on nie będzie od jakiejś tam podstawy, na przykład dla tego roku czy tego, tylko on od razu ma minimalną płacę za podstawę. Więc powiedzmy, że mamy w tym roku, wprowadzamy, już znaczy, została wprowadzona od lipca. Chodzi o ten dzień, kiedy system wejdzie. System wchodzi i on od razu jest w nowym systemie, ja, to jest normalne. Tak, i tutaj właśnie to, czego nie było na tamtej planszy, bo to dotyczyło konkretnego wypadku, to jest okazja, żeby przy działalności gospodarczej właśnie zaprezentować każdy absolwent, każdy bezrobotny, który ma przerwę w pracy ponad półroczną, ponad półroczną, żeby po prostu no, wskakuje już tylko do nowego systemu. Bo jakby przerwa była krótsza, to by było tak, że ktoś by niby zwalniał, jakieś tam różne. Więc te pół roku to jest taka, myślę, wystarczający czas, żeby wykluczyć tutaj jakieś szare działania, szarostrefowe i tak dalej. Pewnie jeszcze się jakieś pojedyncze sytuacje zdarzą, ale to jest nieistotne. I co my tutaj mamy? Czyli, jeżeli w tym roku mamy reformę wprowadzoną, na przykład w lipcu, ktoś rozpoczyna działalność, to jest jego podstawa tak. ubezpieczenia. I tak wyglądają jego składki, czyli tyle na emerytalne, tyle na rentowe z chorobowym, tyle na macierzyńskie, razem daje to tą kwotę, zobaczmy, jest ona zdecydowanie niższa od wszystkich, które tutaj mamy. Zdecydowanie niższa. I tyle na fundusz pracy,
I oczywiście na ubezpieczenie wypadkowe 36 zł. Czyli też niska. Mm. Tutaj i tutaj po prostu ile wynosi oszczędność. Czyli miesięcznie przedsiębiorca, który rozpoczyna działalność, będzie płacił o 190,87 zł mniej. Aha, na ubezpieczenie zdrowotne przyjęta jest oczywiście bez tych 7,75% odliczanych z podatku, tylko 1,25 i ona wynosi 41,29. I już jest wliczona, czyli już uwzględniając tą składkę, przedsiębiorca miesięcznie oszczędza 190 zł rocznie, 2290,44 na składkach. Ogółem składki płaci wszystkich 725,69 zł. Dużo. Ale właśnie to tyle płaci, gdyby on prowadził tą działalność. Natomiast tu mam. Ja zakładam, ale jest to po prostu jeszcze do. Nie. Mnie chodzi mi o osobę, która wchodzi, która wchodzi w system. Która wchodzi w system. Jest w nowym systemie. Pierwszy rok nie powinna w zasadzie płacić składek. A jeżeli by już płaciła, to 1/5 ich wysokości. Czyli płaciłaby miesięcznie 173,94 zł wszystkich składek. Wszystkich ze zdrowotnych. Czyli 1/5. I świadczenia dostaje na poziomie tej minimalnej. Minimalnej płacy. Tak. Tak mi się wydaje, że tak powinno to być uregulowane. Ja też optuję, żeby dostawała świadczenia. Jeżeli tutaj też powiem panu tak, mogłoby się zdarzyć tak, że ktoś rozpocznie tą działalność i zacznie chorować. Jest takie niebezpieczeństwo. Dlatego trzeba się nad tym zastanowić, czy rzeczywiście dostaje takie świadczenia. Bo to dotyczy nie tylko. Ale dzisiejsze przepisy mówią, że żeby dostać chorobowe z prowadzonej działalności, trzeba mieć karencję pół roku. Po pół roku dopiero się dostaje. Jeżeli rozpoczynam działalność, jeżeli mam przerwę i rozpoczynam działalność, wskakuję na karencję. Po pół roku dopiero mogę dostać chorobowe. Także no. To jest też faktem. Natomiast no, bierzmy też pod uwagę pracowników. Bo jeśli chodzi o pracowników, absolwentów, czy tych bezrobotnych, to ja zakładam tak. 1/5 składek przez pierwszy kwartał po zatrudnieniu. Przy czym korzyści z tego ma tylko pracodawca. Czyli pracownik nie ma z tego korzyści. 2/5 składek w drugim kwartale, 3/5 składek w trzecim kwartale, 4/5 składek w czwartym kwartale i już od drugiego roku czasu on już, pracownik już płaci pełną składkę, czyli tyle konkretnie. Bo to są, w tym momencie one stają się jednakowe i dla rozpoczynających działalności i dla pracowników. Ale tu widzimy, jaką korzyść ma pracodawca z zatrudnienia. Bo porównajmy sobie 725, a 173,94. No i potem, mimo że to wzrasta, to jednak ten pracodawca ma te środki. On po prostu ma możliwość przyuczenia. Wiadomo, pracownik przystępujący, zwłaszcza absolwentowi. No ale nawet ten, który rozpoczyna działalność jednoosobową, też w tym momencie też zyskuje. W tym momencie. Co i dopiero po roku. Świadczeń, ja tu no, powiem szczerze, że. Tylko, że tak. Jeżeli wchodzi ktoś do nowego systemu, prawda? Tak. Do nowego systemu i składki mają być docelowo 700 zł. 725,69. No. Jeżeli wchodzi do nowego systemu, to przy zapłaceniu 700 zł składek, a otrzymaniu 2000, to jest to, kurde, coś nie tak. No więc dlatego mówię, że ja bym się też nie opowiadała za tym, żeby wypłaty świadczeń miały być w takiej wysokości jak 2200. No ale nie, no bo to jest za wysokie składki, jest za dużo składek w stosunku do tego, co można dostać. Ale w pierwszym roku on płaci 173 zł. Ja rozumiem, ale to jest tylko pierwszy rok. W drugim roku. Nie, to jest kwartał. Mówiła pani o kwartał. Ale w przypadku osób zatrudnianych, a w przypadku przedsiębiorców przez cały rok płacą 1/5, przez drugi rok płacą 2/5, przez trzeci rok płacą. Właściwie w trzecim roku
Pierwsze półrocze płacą 3/5, drugie półrocze płacą 4/5, od czwartego roku płacą 725,69 zł. Oczywiście będzie ulegała zmianie płaca minimalna, więc to tam te kwoty też mogą minimalnie ulegać zmianie. Nie wiem, jaki jest dzisiaj stosunek tych składek do powiedzmy do emerytury, ale ja płacąc 1100 powiedzmy złotych składek, ja liczę wszystkie składki do ZUS-u, tak, wszystko, tak, totalnie tak, wszystko. 1100 otrzymam powiedzmy 2500 emeryturę. Czyli dwa razy więcej. No, niekoniecznie tyle aż. Nie, bo to lata się liczą, lata pracy. Lata pracy i to się w jakiś sposób gdzieś tam kumulowało, kapitalizowało. Natomiast ten człowiek, który będzie płacił 700, on otrzyma 2557, no. Więc otrzyma pan tak powiedzmy około tych 2000, bo to jest podstawa, prawda? Dla tego człowieka podstawa też nie ulega zmianie. On ma po prostu na czas rozruchu działalności opłaca część tych składek. Resztę jest mu, nie to, że jest mu skredytowany, bo nikt tego nie kredytuje, natomiast w mniejszym stopniu, czy to składa się tutaj na repartycypacyjnym systemie rentowym, macierzyńskim. Dobra, ile czasu on musi pracować, żeby dostać świadczenie? Przy tym systemie? 15 lat? Żeby dostać świadczenie emerytalne? Tak. No, wiek emerytalny ja przewiduję na 60 lat i 65. Mężczyźni, ale musi być minimum. Musi być minimum. To co nie dostanie, jak nie dopracuje, musi dostać. Ja mówię o wieku. No. Nie. Chodzi o to, że dzisiaj jest tak, po 15 latach pracy dostaje się jakiś tam procent z tego. Prawda? Po osiągnięciu wieku emerytalnego, po 15 tak. latach to jedynie... Po osiągnięciu wieku i po 15 latach pracy. Tak. A tutaj na emeryturę sam sobie składa, panie Bogusławie. Ile sobie uskłada, ma po prostu rachunek, procent składany i ile sobie uskłada, tyle ma. Na emeryturze, jak będzie miał bardzo mało, niestety... Nie chodzi o osobę, a nie, to on i tak będzie miał swoje świadczenie wynikłe z pracy, a teraz jak będzie chciał założyć działalność gospodarczą i wskoczyć na to, to on otrzymuje tak jakby to drugą tą część, ten nowy system. A ze starego systemu będzie miał pieniądze, które mu się należą jak psu buda. Dokładnie, mówiłam już tam, że proporcjonalnie będzie rozliczany, więc jeżeli ktoś tylko 15 lat będzie prowadził działalność, a wcześniej miał stary system, to będzie ze starego systemu miał naliczoną emeryturę plus tą minimum, plus tą minimum. Co jeszcze przy tym wszystkim chcę powiedzieć? Więc tutaj są przedstawione właśnie te wartości, dlatego zależało mi, żeby za jednym zamachem, żeby to po prostu nie wracać już, tylko jak omawialiśmy, co z czego wynika, żeby to tutaj tylko po prostu uzupełnić o ten właśnie pierwszy rok tej reformy. Co do, ja tutaj mówię o wypłatę świadczeń na przykład chorobowych, czy no renta, co Boziu nie daj. Czyli mam błędujemy. Skoro świadczenie spadnie do minimum, to składka 725 zł nie powinna wzrosnąć nigdy. Do końca świata jeden dzień dłużej, tyle powinna wynosić składka. Nie, bo jeżeli będzie płaca minimalna rosła, to ta składka... Tak, ale jeżeli by w przypadku, kiedy by nie rosła, nie? Została na poziomie 2557,80 zł. 2200. Na takim poziomie, jak teraz jest płaca minimalna. Czyli dajmy na to 2,5 tysiąca, składka nie może być nigdy wyższa niż 725,69. Jeżeli by to zostawić. Nagle czas się zatrzymuje. PKB nie rośnie, nic nie rośnie, niczego. I w tym momencie od tego mamy składkę, czyli składka wynosi jedną trzecią część świadczenia. Dokładnie, no bo to tak 2,2. Suma składek wynosi 1/3. Na 7, no to tak mniej więcej. Tak, mniej więcej 1/3. No. Co jeszcze w tym wszystkim trzeba tylko dodać? Przez te 40 lat będą ulegały zmniejszeniu składki.
pierwszy rok będzie i ktoś wymagał... albo to skonsumuje te pieniądze, albo zainwestuje, no proste. Pieniądze, no. Tak, dokładnie. Będą w głównej mierze w tym pierwszym okresie, one będą konsumowane, bo to są drobne kwoty, które jeszcze... Owszem, może inwestować ktoś, kto ma wynagrodzenie na pozostałych planszach. Jest, można je tylko sfotografować i dodać na końcu dla wynagrodzenia tego granicznego i dla wynagrodzenia przeciętnego 400, ja tak całkiem tak trzymam. Faktem jest co? W pierwszym okresie tej reformy te pieniążki na emerytalne nie będą trafiały na rachunki bankowe. Dlaczego? Dlatego, że z czegoś muszą być finansowane stare składki. Zostaną dosłownie utworzone rachunki powiernicze, a ja w ogóle to namawiałabym do tego, żeby nie tyle rachunki powiernicze, co obligacje państwo tutaj. Budżet wydawał obligacje. Do tych obligacji również dotychczasowe, kto ma, a wiadomo, że były obowiązkowe, składki w OFE i nie chce korzystać z OFE, również wskazane by było, żeby obligacje zastąpiły składki w OFE. Niech sobie wszyscy ministrowie, czy kto chce, zabiera składki z OFE, czy to na rezerwę, na fundusz rezerwy, jak teraz są propozycje, czy na jakieś prywatne fundusze, niech sobie robi, co chce. Ale każdy, kto naskładał tych składek do wysokości, do ich wysokości, powinien dostać obligacje. Na takich zasadach oprocentowane, jakby były w banku pieniążki. Również te, które pan Tusk nam kiedyś zabrał, jak to się popularnie mówi. 160, 160. Tak samo, zamiast jakiegoś rachunku, po prostu one tam co prawda figurują na tych rachunkach, ale to jest zapis księgowy, więc myśmy powinni jako obywatele, kto ma te obligacje, pójść, upomnieć się o papiery, obligacje, papiery skarbowe, papiery państwa. Dlatego ja przewiduję właśnie obligacje i co? Jeżeli ktoś tej składki emerytalnej, bo ona mu tu maleje, prawda, systematycznie, ale na przykład w tym momencie wpłaca 519 zł, to na taką wartość powinien mieć miesięcznie obligacje. Dokładnie. I te obligacje tak samo powinny być objęte oprocentowaniem jak w przypadku rachunku bankowego, ale chodzi mi o kapitalizację odsetek i tak dalej, żeby tak samo działały, jakby to było na rachunku. I w ten sposób, bo 40-letni okres to jest długi, jeżeli gospodarka się będzie prężnie rozwijać, to prawdopodobnie po nawet do 20 lat, albo i wcześniej, może się zdarzyć, że już będą mogły być zakładane faktycznie rachunki. Natomiast w początkowym okresie tego się raczej nie da osiągnąć, ponieważ musimy finansować z czegoś obecne świadczenie. Dokładnie, obecne świadczenie odbiorcy. Różnica w roku... Niedługo, tak. Jeszcze nie przeszedłem na emeryturę, ale przygotujcie się wszyscy, że będziecie mi płacić. Ta różnica w tym pierwszym, to znaczy te świadczenia właśnie w tym pierwszym okresie muszą być finansowane z tego. To, co jeszcze w tym wszystkim jest istotne, że i w związku z czym, tak jak mówię, jeszcze na te banki trzeba będzie troszeczkę poczekać i w pierwszym roku... Ale one przyjdą, jeżeli będzie potrzeba, rynek nie znosi pustki, będzie potrzeba, znajdzie się popyt. Chciałam jeszcze powiedzieć, że ja bo sam projekt pisałam w 2010 na przełomie, potem 2011, przed wyborami jeszcze w tamtym okresie z parlamentarnymi. Natomiast z danymi na 2012 rok, czyli musiałam to robić w 2013 roku, przeliczyłam dokładnie, to mi wyszło, że w pierwszym roku wprowadzenie będzie kosztowało około od 4,5 do 5 miliardów. Państwo będzie musiało zabezpieczyć na różnice właśnie tutaj wynikłe z obniżenia tego. To w skali emerytur, których wypłaty, ja tutaj podam... 183 miliardy w W 2016 wszystkie świadczenia, same emerytury to jest 130 miliardów, 960. Tak. Same emerytury, bo same emerytury, ja mówię o wszystkich świadczeniach, to wynoszą 183 miliardy tam. Tu jeszcze dochodzi taka istotna pozycja rent rodzinnych, które de facto są często też emeryturalne, bo to drugi małżonek otrzymuje, 28 miliardów rocznie tutaj, za ubiegły rok, to są konkretnie dane za ubiegły rok. Więc te
5 miliardów naprawdę już w zaokrągleniu biorąc nie jest dużo. Drugi rok przybędzie świadczeniodawców, czyli ubezpieczonych, przybędzie równocześnie prawdopodobnie wzrośnie też dochodowość gospodarki, ale przede wszystkim będzie wzrastała liczba ubezpieczonych, bo zarówno te rzeczy tutaj, właśnie te obniżki spowodują wzrost zatrudnienia, wzrost działalności. Dokładnie. I raczej kwota 5 miliardów inwencji, kwota 5 miliardów będzie ulegała obniżce. Dokładnie, czyli panowie, zapomnijcie o likwidacji PIT, bo z czegoś trzeba. Co jeszcze powiem? Również tym samym systemem KRUS, ale zostawmy sobie to na kiedy indziej. Natomiast jeśli chodzi o fundusz pracy, połowę składek na ten fundusz pracy, ja proponuję, żeby było przeznaczone na taki fundusz pożyczkowy, który będzie działał tak jak obecnie działają urzędy pracy, żeby tutaj nie tworzyć dodatkowej administracji. Dokładnie, urzędy pracy do likwidacji. Ja mówię, urzędy pracy pożerają cały ten fundusz. Ale część osób z tych urzędów można przekwalifikować na osoby. Ale to nie będzie żadnego problemu, przecież to specjaliści od poszukiwania pracy. Na osoby, które będą obsługiwały fundusz pożyczkowy. Ten fundusz pożyczkowy będzie na przykład taki, że dziesięciokrotność minimalnej płacy będzie wypłacana i on będzie działał jako pożyczka w rachunku, jak działają pożyczki, kredyty w rachunku bieżącym. Czyli ktoś, kto dostaje takie 22 527 zł dostaje na przykład w tym roku ktoś, pierwszy, drugi rok nie płaci odsetek, trzeci rok można jeszcze też zrezygnować z tych odsetek, ale można wprowadzić, że 0,5 płaci, w czwartym roku spłaca. To na co pójdą fundusze europejskie, Pani Ewo, teraz krótko, jeżeli to będzie tak. Dobra, ale nie rozszerzajmy już tematu, bo naprawdę czas nagrania nam się strasznie rozciągnął. Jasne, nie? To ale skończmy. Tyle omówiliśmy. Tak, skończymy to na dzisiaj. Tak, i teraz tak, ja bym poprosił wszystkich znawców, zwłaszcza z partii Wolność. Ja sobie może wygłoszę do nich taki apel. Wszystkich fachowców, zwłaszcza z partii Wolność, prosiłbym o zadawanie pytań. Mało tego, prosiłbym również, żeby zaczerpnęli troszeczkę wiedzy z tego wykładu, to może wtedy się zorientują, jak działa ZUS i jak działają finanse państwa. Bo jak na razie, panowie, to rozpuszczacie tylko i wyłącznie demagogię, czyli gówniane informacje, które są dezinformacją. To by było na tyle. Ja pójdę wyłączyć kamerkę, apel został przesłany. To są właśnie, w przypadku działalności, to są właśnie ze składki ogółem. Nawet w tej chwili składki płacone wynoszą 1172,56 z ubezpieczeniem zdrowotnym, tak jak ono tutaj funkcjonuje. Tak. Dobra. Dziękuję bardzo, Pani Ewo, i zapraszamy wszystkich naszych oglądających, zapraszamy te plansze, jeżeli ktoś będzie chciał, dostanie skan, bo załączymy to do materiału filmowego jako skan, jako dokładnie, taki materiał podglądowy. Dziękuję bardzo i do zobaczenia przy następnym nagraniu. Będę odpowiadała na pytania, ale może umówmy się, że ewentualne pytania niech trafiają na stronę BNM. Ale oni nie chcą pytać. Dziękuję.